Raz. Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie witam na kolejnym wieczorze z cyklu Sztuka Myślenia. Proszę serdecznie klaskami przywitać naszych gości, ojciec Ludwik Wiśniewski i Stanisław Obilek. Ogromnie miło, że panowie dzisiaj są z nami. Podejmujemy temat bardzo istotny dla polskiego życia społecznego, kulturalnego, no bo chcemy pytać o relacje państwa i kościoła. Chcemy pytać o kondycję polskiego chrześcijaństwa, które, jak wiadomo i co jest oczywiste, jest niezwykle ważnym czynnikiem w polskiej tradycji i ciągle bardzo ważną składową polskiego życia społecznego. O tym wszystkim będziemy rozmawiać w kontekście tylko przypadkowo walentynek i miłości w Kościele. Zaznaczam, żeby ktoś z Państwa nie czuł się rozczarowany, że to nie jest typowy walentynkowy wieczór. Ale myślę, że jest to dla Państwa jasne. Proszę Państwa, zaczniemy jak zawsze od krótkiego performansu. Po to, żeby ten bardzo taki w gruncie rzeczy trudny i bolesny i pełen dzisiaj współcześnie wielu napięć temat, żeby w ten temat wejść jednak trochę lżej. Żeby troszeczkę zostawić na boku pewne frustracje, pewne pretensje, pewne zawiedzione nadzieje, tylko żeby spojrzeć na to wszystko troszkę z ukosa po to, żebyśmy byli naprawdę w stanie tutaj porozmawiać. W związku z tym, żeby jakoś osiągnąć ten cel, zastanawiałem się, jak to zrobić. Pomyślałem sobie, zróbmy taki eksperyment intelektualny, takie ćwiczenie z wyobraźni. Wyobraźmy sobie, że Kościół rzeczywiście zmodernizował się, że pogodził się, pojednał się z nowoczesnym społeczeństwem. Wyobraźmy sobie, że mamy ultra nowoczesny Kościół i pomiędzy tym Kościołem i światem świeckiej nowoczesności nie ma już żadnych napięć. Jak by to wyglądało? Wyobraźmy sobie na przykład, jak wyglądałoby coś takiego, co się w tradycji chrześcijańskiej nazywa kierownictwem duchowym. Wyobraźmy sobie, że jak wyglądałaby dzisiaj taka sytuacja. No, myślę sobie, tak przyszło mi do głowy, że wyglądałoby to pewnie o wiele bardziej jak w gabinecie psychoterapii, być może nawet psychoanalitycznej, niż w takim tradycyjnym, bardziej związanym gdzieś z atmosferą konfesjonału miejsce. No i wyobraźmy sobie, jakby coś takiego mogło dzisiaj wyglądać. Wyobraźmy sobie, że znalazłaby się jakaś młoda siostra zakonna, która miałaby jakieś wizje mistyczne. Jak wiadomo, takie rzeczy się zdarzają i raz Kościół uważa, że one są autentyczne, innym razem, że nie. My tego nie rozstrzygamy, ale próbujemy sobie to wyobrazić. Komu taka siostra dzisiaj by się zwierzała z tych swoich wizji? No, pomyślałem sobie pewnie jakiemuś świetnie wykształconemu, nowoczesnemu jezuicie. No, takiemu wyobraźmy sobie, który skończył studia na zachodnich uniwersytetach i na zachodzie zrobił liczne kursy psychoterapii, może nawet niektóre zrobił w Stanach Zjednoczonych. No i że do takiego kapłana przyszłaby właśnie taka siostra zakonna. Więc spróbujmy sobie to wyobrazić, ale w teatrze wyobrażamy sobie to bardziej namacalnie. Więc ja bym chciał najpierw poprosić panią Oliwię o pektoral. Bo ja stwierdziłem, że wcielę się dzisiaj w rolę takiego nowoczesnego. Zacznij mi pani. Okay. Ja się wcielę dzisiaj w rolę takiego nowoczesnego kierownika duchowego, ale jeszcze chciałbym koloratkę, dobrze? Jeśli mogę prosić, to proszę koloratkę. To takie białe, co sobie tutaj księży wykładają. Dobrze? Bardzo proszę, jakby pani mogła. Okej. Okay. Bardzo, czy dobrze wyglądam? Bo tak. Broda do góry, tak? Troszkę za długą mam brodę, ale to też dzisiaj taki terapeuta, kapłan na pewno chodzi do barbera. W związku z tym to wszystko się mieści w konwencji. Panie Leszku, potrzebna byłaby nam jakaś kozetka, myślę, jeżeli już idziemy takimi skojarzeniami. Bardzo proszę. Brawa dla pana Leszka, jest naszym nieoczywionym asystentem. O tak, super. Myślę, że tak właśnie będzie dobrze.
bokiem do widowni i poprosił mnie jeszcze krzesło. Chwila napięcia. Dobrze, to mamy już prawie wszystko. Co by jeszcze się przydało? No, przydałaby się siostra. Gdzie jest siostra? Bożenko, gdzie mamy siostrę? A siostro, miała być siostra, miała być pani gotowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest nasza siostra. Siostro, bardzo miło. Co siostrę sprowadza? No, sprowadza, że zostałam wezwana na Sąd Boży. No. Aha. Zostałam wezwana na Sąd Boży. No to jest temat, o którym musimy porozmawiać. Tak, koniecznie. To proszę, tak. Leżanka, a dokładnie kozetka psychoterapeutyczna. Prosiłbym się rozgościć, wygodnie położyć się, rozluźnić i opowiedzieć, co się tak naprawdę stało. Moment, muszę się trochę uspokoić. Jeszcze. Kurczę, no dobrze, nie, to jest poważna sprawa. No więc zostałam wezwana na Sąd Boży. No co to za moment? Kto go opisze? Stanąć naprzeciw trzykroć świętemu. Jezus mówi do mnie: kto ty jesteś? A ja mówię: jestem ulgą twoją, Panie. A on do mnie mówi: jesteś mi winna jednego dnia czyśćcowego. Powiedziała pani ulgą, siostra. Tak, tak. Rozumiem. No więc ja natychmiast chciałam się rzucić w płomienie ognia czyśćcowego, ale Jezus powstrzymał mnie i rzekł: co chcesz? Czy teraz cierpieć jeden dzień, czy przez krótki czas na ziemi? Odpowiedziałam: Jezu, przecież ja chcę cierpieć w czyśćcu i chcę cierpieć na ziemi, chociażby do końca świata. Największe męki. A wie ksiądz, co powiedział Jezus? No, że wystarczy tylko jedno. Mam pytanie, czy w czasie tej wizji miała siostra jakiś kontakt fizyczny ze swoim obiektem? Czy nastąpił tam jakiś styk fizyczny? Jaki? No, jakby... No, Jezus powiedział do mnie, że połóż głowę na piersiach moim. To znaczy nie, na sercu moim. I zaczerpnij z niego siły i mocy na wszystkie cierpienia, bo gdzie indziej nie znajdziesz ulgi, pociechy ani pomocy. Aha, a czy obiekt pani fantazji, siostry fantazji, czy on bywa zazdrosny? Niech siostra spokojnie pomyśli, zaborczy, czy może jakieś wyrzuty robi w tych wizjach? Byłam wysłana na kurację do domu Płockiego. Miałam szczęście ubierać kaplicę kwiatami. Było to na białej. Siostra Tekla nie zawsze miała czas, więc czasami ubierałam kapliczkę sama. I w pewnym dniu nasrywałam najpiękniejszych róż, żeby ubrać pokój, no takiej tam pewnej osoby. I kiedy się zbliżałam do ganku, to ujrzałam Pana Jezusa, stojącego na tym ganku, który zapytał mnie łaskawie. No, łaskawie. Córko moja! Córko moja, komu niesiesz te kwiaty? Ja... Milczenie moje było odpowiedzią, ponieważ w tej chwili poznałam, że miałam niestety subtelne przywiązanie do tej osoby, czego przedtem nie dostrzegłam, i natychmiast Jezus znikł. No więc ja rzuciłam te kwiaty na ziemię i pobiegłam modlić się przed Przenajświętszy Sakrament. Muszę siostrze zadać bardzo intymne pytanie, bardzo ważne, jeśli mam siostrze pomóc. Czy w trakcie tych wizji, czy miała siostra w trakcie tych wizji wyrywane organy wewnętrzne? Prosiłam raz matkę przełożoną o pozwolenie pojechać na Józefinek. A to tam w Warszawie, tam na Gorchowie, te siostry, tak? No tak, żeby być. Aha, okej.
Matka przełożona od razu udzieliła nam pozwolenia i zaraz po obiedzie zaczęłyśmy się szykować. Siostry czekały już na mnie przy furcie. Ja pobiegłam jeszcze do celi po pelerynę. Kiedy wracając z celi i przechodząc obok małej kapliczki, zobaczyłam Jezusa, który rzekł do mnie w te słowa: idź, ale ja ci zabieram serce twoje. Zwróciły mi uwagę, żebym prędzej szła, bo już późna godzina, więc natychmiast poszłam z nimi. Jednak nikt nie wiedział o mnie, jeden tylko Bóg, co zaszło w duszy mojej. Widzę, że się siostra rozluźniła, że siostra się dobrze poczuła. Tak. Taki jest dobry moment, żeby poprosić o to, może ma jeszcze siostra jakiś problem, o którym chciałaby się porozmawiać? Tak. Jakąś ważną sprawę, którą chciałaby ze mną... Tak, mam. Ja mam problem z moją siostrą przełożoną, matką przełożoną. Mam. Tak. Bo chodzi o to, że ona mnie wyznaczyła do dziecinnej kuchni. Tak? No. I ja się ogromnie tym zmartwiłam, prawda? Bo nie mogłam poradzić garnków, no one naprawdę były duże. Te garnki, tak? I... Jakieś skojarzenia z tymi garnkami? Z jakimi garnkami skojarzę? No w każdym razie najtrudniej to mi było odlać te kartofle. No czasami to mi się po prostu połowa wysypała. I kiedy powiedziałam o tym matce mistrzyni, to ona odpowiedziała, że się powoli przyzwyczaję, tak? I że nabiorę wprawy. Ale moja trudność nie ustępowała, ponieważ siły moje zmniejszały się z dniem każdym i wskutek braku sił odsuwałam się, kiedy przychodziło do odlewania kartofli. No i jednak siostry to... No, siostry pewnie, że to zauważyły. Zauważyły, że stronią tej pracy i ogromnie się dziwiły. Tak, w południe, przy rachunku sumienia, oskarżyłam się Bogu na brak siły. Tak. I wtem usłyszałam w duszy te słowa: od dziś będzie ci to przychodziło z wielką łatwością. Będzie ci to przychodziło z łatwością, wzmocnię twoje siły. I ja wieczorem, kiedy przychodzi czas odlewania kartofli, no to śpieszę. Pierwsza, taka ufna w słowa Pana, i biorę ten garnek i od razu odlałam. Ale kiedy otworzyłam go, i żeby kartofle odparowały, to się okazało, że tam zamiast kartofli to były takie, ojej, proszę księdza, takie ogromne pelki czerwonych róż, takie piękne, naprawdę takie piękne, że ja nie wiedziałam, jak to opisać. No, nigdy takich nie widziałam. Jesienne róże. Róże smutne, herbaciane. Jesienne róże są jak usta twe, kochane. Drzewa w purpurze ostatni dają nam schron, a serca biją jak dzwon. Na, na. Drzewa w purpurze. Dziękuję siostrze, czas minął. W nowoczesnym gabinecie psychoterapii musimy trzymać się settingu. Niestety musimy w tej chwili przerwać. Proszę w przyszłym tygodniu przyjść, spotkamy się w tej samej porze i zaczniemy dokładnie w tym samym momencie. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść. Niech Pan Jezus prowadzi. Tak, wszystkiego tak, dobrego. Dziękuję. Proszę Państwa, siostra Agnieszka. Agnieszka Jezuska, wielkie dla Was.
Trzymam kciuki na torcie. Proszę Państwa, no to tyle tytułem tego wstępu. Mam nadzieję, że kanał emocjonalny udało nam się przyczyścić. Panie Leszku, mógłbym prosić o pomoc. Zaczniemy zaglądać debatę. Musimy tylko wprowadzić pewne scenograficzne modyfikacje. Zapraszam serdecznie ojciec Ludwik Wiśniewski, proszę bardzo. Profesor Stanisław Pozylek, zapraszam. Profesor Omirek po lewej, no ja będę po prawej w takim razie, ale być może muszę taki punkt widzenia również reprezentować i uobecniać. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym zacząć już teraz nieżartobliwie, bo no sytuacja w sumie można się z niej pośmiać, ale zbyt śmieszna to ona nie jest. I chciałbym pierwsze pytanie skierować do ojca Ludwika, bo pisze ojciec w swoich wypowiedziach, tych między innymi, które Tygodnik Powszechny drukuje, ale przecież też nie tylko, cała księdza ojca postawa jest taka. No mówi ojciec otwarcie o nienawiści, która niestety zagościła nie tylko w ustach, bo to może nie zawsze słychać bezpośrednio, ale myślę w takim podejściu do rzeczywistości, wśród ludzi Kościoła. Że to niestety jest pewna plaga, która jest obecna i w jakimś sensie się wzmaga. Podaje ojciec choćby jako przykład, jeden z wielu, to jest stosunek wielu księży do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, o którym sam ojciec potrafi pisać wręcz jako o dziele, prawda, chrześcijańskiego miłosierdzia, czy w każdym razie czegoś takiego, co jest bardzo bliskie chrześcijańskim wartościom. Więc chciałbym spytać, jak ojciec myśli, gdzie jest źródło tego rozpowszechnienia się nienawiści w kręgach Kościoła katolickiego w Polsce? Oto źródło. Dlaczego tak jest? Czy działa to? Ja mam ochotę troszkę inaczej rozpocząć, ale może dojdę do tego. Moja sytuacja tu jest troszkę taka trudna. W której z ostatnich Rzeczpospolitych siedzący tu Obirek wydrukował artykuł, pod tytułem Zerwać z hipokryzją, który tak napisał. Tylko niektórzy politycy, w nawiasie Barbara Nowacka, Robert Biedroń i tylko niektórzy księża, w nawiasie jeszcze słów Wiśniewski, jednoznacznie wskazują na patologię i konieczność ich wyrugowania w przestrzeni publicznej. Otóż włożył mnie Obirek do worka wspólnego z Biedroniem i z Nowackiem. Ja się na to nie zgadzam. Wydaje mi się, że problem, który pojawi się w Polsce, to nie taki problem, że odeszliśmy od Ewangelii i że trzeba powrócić do Ewangelii, ale że właściwie trzeba najlepiej wyeliminować jakoś Kościół z życia.
Tu dużo by mówić i powoływać się na różne rzeczy, ja tylko może Państwo się z tym nie zgadzają. Natomiast ja odebrałem film Smarzowskiego, Klen, jako manifest, że Kościół katolicki jest dogłębnie zdemoralizowany i że właściwie jedynym wyjściem dla człowieka, zwłaszcza młodego, to jak najszybciej ten Kościół opuścić. I to w najróżniejszych pisach. I wydaje mi się, że to jest w tej chwili jakimś takim, prawda, problemem. Ja to tak odczułam. Natomiast skąd nienawiść? Agresja? Ja myślę, że to jest bardzo wiele źródeł. Po swoim wystąpieniu w Gdańsku na pogrzebie otrzymałem bardzo wiele listów, także jakichś telefonów, prawda, z uznaniem, ale jednocześnie też spotkałem się właśnie z jakąś też sporą agresją. Stawali ludzie przede mną, głównie panie, prawie się trzęsli, że oto oklaskiwali mnie wrogowie tego państwa. Targowica. I muszę powiedzieć, że to byli akurat, bo to pytałem, to byli akurat ludzie utożsamiający się z rodziną pewnego radia. Więc myślę, że cała ta jakaś pogarda, jakaś tam nienawiść, to narastała i ja w tej chwili nie potrafię powiedzieć o jednym jakimś źródle. Myślę, że jest cały szereg czynników, które, prawda, doprowadziły do tego. W moim przekonaniu bardzo wiele jakichś kompleksów, zazdrości, jeśli chodzi o mnie, prawda, tak. Ale być może też gdzieś tam u podłoża różne pewne wizje. Wizja Kościoła przed wojną, przed tą drugą wojną była kwestią jakąś inną, prawda? Kościół, jak bym powiedział, że to wszystko jakoś, cały ten splot, prawda, wpłynął na to, że oto mamy sytuację, tą jaką mamy. Może w trakcie rozmowy jakoś potrafimy to jest oczywiście problem, no, który nie jest łatwy rozwiązać. Ja z prezentacją postawiłem go na początku, ale myślę, że przez całe spotkanie jakoś będziemy spróbowali się do tego zbliżyć, ale może w takim razie poproszę ojca, przepraszam najmocniej, ale będę pewne, że tak powiem, podmiany w tytułowaniu panów pewnie robił. Pana profesora Obirka chciałbym zapytać trochę od innej strony. Tak bardzo wprost i myślę jednoznacznie. Chciałbym zapytać, czy pan profesor wyobraża sobie Polskę bez Kościoła katolickiego i czy pana zdaniem jest to ten obrót spraw, do którego, że tak powiem, wszystko ciąży i być może właśnie jest to ten obrót spraw najbardziej pożądany, jeśli chodzi o rozwój tego społeczeństwa. No, przy walentynkach można pomarzyć. Ja rozumiem, no, jesteśmy w teatrze, więc wyobraźnia, jak Wyspiański by nam podpowiadał, teatr mój widzę ogromny, wielkie powietrzne przestrzenie, ludzie je pełnią i cienie. I Kościół tam jest jednak.
Ja nie... Mimo, że ojciec Wiśniewski się obruszył, że ja go tak w jednym rzędzie postawiłem z Biedroniem i Nowacką, ale to nie chodziło mi o jakiś wspólny front właśnie walki z Kościołem, tylko wyraźnie chodzi mi o przykłady ludzi, którzy próbują przynajmniej pokazać, że hipokryzja nie musi być częścią składową naszej rzeczywistości. I ja Kościół katolicki traktuję jako część mojej własnej biografii. Ja nigdy zresztą się tej biografii nie wypierałem, wręcz przeciwnie, jestem kim jestem, również dzięki Kościołowi. I również dzięki zmaganiu się z tym Kościołem. Więc ja myślę, że dobrze by było, gdyby Kościół katolicki w roku 2019 stał się, no jak, nie wiem, od 200-300 lat dla wielu, dla naszych romantyków, neoromantyków, dla nowoczesnych pisarzy, jak Gombrowicz, który jest mi bardzo bliski, punktem odniesienia nie na zasadzie obiektu, przedmiotu, podmiotu, który zwalczam, tylko raczej partnera, z którym próbuję ukształtować również moją własną tożsamość. Czyli dla mnie to nie jest ćwiczenie z wyobraźni, jak to by było cudownie, gdyby Kościoła nie było, tylko raczej jest to ćwiczenie z wyobraźni, że oto Kościół staje się dla mnie ważnym sparring partnerem. I tak postrzegam ojca Wiśniewskiego. Ja myślę, że dobrze, że on jest w Kościele, dobrze, że on pisze takie teksty, jak pisze właśnie Oskarżam i inne ważne teksty, no bo to jest też Kościół katolicki, tak? I jeżeli mi się marzy, jeśli łączę z Kościołem katolickim polskim jakieś marzenia, to właśnie to, żeby z otwartą przyłbicą stanął do takiej rzetelnej konfrontacji, żeby, jeśli mówi o tym, że tak, niech będzie tak, nie, niech będzie nie, żeby w waszym postępowaniu i waszej mowie nie było dwuznaczności, no to ja bym chciał, żeby ta instytucja była no pewnym, jeśli nie wzorem, to przynajmniej elementem, do którego się można odnieść. Chciałbym, jeśli myślę o Kościele jako tym, który marzę, żeby znikł, to właśnie ten Kościół pełen obłudy, hipokryzji, który niestety, jak trucizna, zaraża również politykę. Właśnie taką podwójnością, podwójnymi standardami, co innego się mówi przywódcy, co innego się mówi na trzeźwo i w takim czy innym radiu czy telewizji. No to jest coś, co wydaje mi się, no w dużym stopniu zawdzięczamy jednak Kościołowi. Wspomniany dyrektor wspomnianego radia, myślę, stworzył, zlegitymizował ten rodzaj podwójnego języka. Ja pamiętam nasze wspólne czasy, kiedy byłem właśnie jezuitą, że jak to radio się na początku lat 90. pojawiło, to myśmy myśleli, że to takie egzotyczne, takie dziwne, no wstydziliśmy się trochę tego, ale wydawało się, że to zawsze takim czymś pozostanie, bo wszędzie to jest. Różne kościoły mają Radia Maryja, różne kościoły mają takie czy inne stacje, ale one zawsze są gdzieś tam na marginesie, zaspokajają jakieś takie marginalne potrzeby. A tutaj nagle stał się, to jest jedyny głos, do którego się wszyscy odnosimy, niepotrzebnie. Ale to zafałszowało jakby naszą debatę, więc taki katolicyzm powinien zniknąć, tak. Natomiast katolicyzm, który nie boi się konfrontacji, jak ta właśnie wprowadzająca scena, gdzie no właśnie, no, zakonnica, która ma wizję i mądry jezuita ją próbuje jakoś tak sprowadzić, urealnić jej doświadczenia, no to tak. Ale jeżeli nie ma tego urealniania, no to mamy wyobrażenia o religii, mamy wyobrażenia o Kościele i tak dalej. Krótko mówiąc, Kościoła się nie pozbędziemy, ale możemy ten Kościół zmieniać.
ja tuszę, że ta dzisiejsza debata jest jednym z elementów tej zmiany. Okej, bardzo proszę, Adwocem. Ja nie bardzo mogę się zgodzić. Ja też nie bardzo mogę się zgodzić z tym, że problemem Kościoła w tej chwili jest faryzeizm, dwulicowość, pęd do, nie wiem, wzbogacenia się. Ja nie bardzo to widzę. Natomiast wydaje mi się, że problemem i biskupów, i nas, kapłanów, jest to, że jesteśmy po prostu ciaśni. Ciaśni, małe główki. Prawda? Którzy nie widzą jakoś prawda rzeczywistość. Przy tym wszystkim przyzwyczailiśmy się do pewnych, prawda? Są to pewne stereotypy, działania, prawda? Wydaje się, że to właśnie tak. Pewnie trochę i czar władzy, prawda? To zawsze było, prawda? W Kościele, prawda? Na wsi wójt i proboszcz się tylko liczyli, prawda? I ten proboszcz mógł wszystko mówić, co mu się tylko, prawda, podobało, więc pewnie to, ale ja, bo ciągle się, ja. Wszyscy ludzie są trochę faryzeuszami w tym sensie, że próbują pokazać się lepszymi niż są. Więc w tym sensie tak, ten faryzeizm. Natomiast ja nie bardzo widzę, powiedzmy, czasem się tak mówię, ten ksiądz to na pokaz tylko robi, właściwie to nie wierzy, prawda? Mówię, tak. Ponadto nie bardzo widzę, że rzeczywiście wśród kleru jest taki, części tak pewnie, ale jakiś taki rzeczywiście pęd do, nie wiem, do jakiegoś posiadania, gromadzenia tylko i wyłącznie, prawda? Tymi kategoriami w tej chwili mówi Nowacka i Biedroń i wszyscy. Udało się to Polikotowi w swoim czasie i w tej chwili Biedroń robi drugą obsłonę. To jest to, próbuje robić to, co Polikot w swoim czasie zrobił. Prawda? I to wydaje mi się jakieś strasznie miałkie, jakieś takie, no. No ale, bo mówi się czasem wśród badaczy chrześcijańskiej tradycji, że kleryk Nietzsche jest największym sprzymierzeńcem chrześcijaństwa, prawda? No, bo mówiąc o czymś takim jak presentyment, mówiąc, że to jest sama istota chrześcijaństwa, z tym się chrześcijanie nie są w stanie zgodzić, ale jednocześnie zaczynają się przyglądać, dlaczego on tak powiedział i skąd, prawda, jest taki sąd i dostrzegają całe, że tak powiem, połacia tego resentymentu w życiu chrześcijan, no i mówią, no Nietzsche jest kimś takim, kto nam pozwala się oczyścić, prawda? Więc można powiedzieć, a może Biedroń jest jakimś, można powiedzieć, prorokiem, prawda? Takim, który przychodzi jak Izajasz, prawda? I zmusza. Był taki ostatnio felieton w miesięczniku Znak, Janusz Poniewierski napisał recenzję z kleru i mówi, Smarzowski jest jak Izajasz, prawda? To jest ktoś taki, kto jest prorokiem, który wstrząsa Kościołem. No trudno o bardziej osobę, że tak powiem, bliską doktryny chrześcijańskiej niż Janusz Poniewieski. Niewielu bardziej znam, że tak powiem, te konsekwencje. Więc na to można też patrzeć od innej strony. To tak trochę pozwalam sobie w trybie pewnego ad vocem powiedzieć. Natomiast ja bym chciał ojca zapytać o to, czy ojciec, bo ojciec mówi też w tym właśnie głośnym tekście Oskarżam, mówi ojciec, że chrześcijaństwo umiera dzisiaj. Czy to mnie bardzo poruszyła ta metafora, że słuchajcie, ludzie, naprawdę w Polsce chrześcijaństwo umiera. I teraz myśli, a z drugiej strony mówi ojciec, ja nie widzę wielu tych obszarów zła, o których mówią radykalni politycy, prawda, lewicowi. To jak to jest? To czy Kościół umiera, czy nie umiera? Jeżeli umiera, to jest to kwestia tych jakby trochę ograniczonych horyzontów, powiedziałbym, intelektualnych, tej ciasnoty, o której ojciec mówi, czy jednak jest, są jeszcze jakieś inne problemy? O Kościele, kiedy mówimy o Kościele, czy żyjesz, czy nie, to nauczyliśmy przede wszystkim operować liczbami. Kościół w Polsce, prawda, kościoły jeszcze w Polsce są pewne. Mnie osobiście to nie interesuje. Mnie przede wszystkim interesuje to, czy ten kościół jest ewangeliczny,
Chrystusowy, czy nie? I to, co dostrzegłem, to, co próbuję tam w tym oskarżam, prawda powiedzieć, to przede wszystkim to, że wkradło się, że udomowiliśmy, zgodziliśmy się na to, że coś z nienawiści można połączyć razem z modlitwą. A tymczasem to jest największa trucizna, zresztą i to jest ten mój główny zarzut, to jest największa trucizna, prawda? Idzie się, nosi się krzyż i równocześnie transparenty, które jednoznacznie, prawda, wyrażają jakąś nienawiść w stosunku do pewnych ludzi. I to jest wtedy niszczenie Kościoła. Także polskości w jakimś sensie, ale to jest niszczenie Kościoła. Ja się o to upominam przede wszystkim. Tak nie można. I teraz jeszcze na marginesie. Ja cytowałem w swoich tekstach, kto wie, kto czytał, to może wie, niektóre jakieś oświadczenia, wyrażenia, urywki, skazań, także biskupów. Otóż niektórych z tych biskupów znam, z którymi polemizowałem. Proszę Państwa, to są świetni księża, gorliwi wielokrotnie, ofiarni, ale w moim przekonaniu po prostu ciaśnie nie widzą pewnych rzeczy. I w związku z tym, prawda, zaczynają zabierać głos na tematy, na których się w ogóle nie znają. Albo zabierają głos, prawda, jakby rzeczywiście, no nie wiem, byli co najmniej papieżami, prawda, próbując punktować, prawda, ileś tam lat temu tak kler, prawda, działał, ale tak przecież nie można. Trzeba uwzględniać sumienia poszczególnych ludzi. Nie można, nie może biskup stanąć i dekretować, ten jest w kościele, a tamty już w kościele. Ten może przystępować do komunii, a tamty już nie może przystępować do komunii. To jest w jakimś sensie nadużycie. Okej, okay, rozumiem. A w takim razie Stanisław Ogirek, ja chciałbym pana zapytać o to, troszeczkę jakby zmieniając temat, bo wydaje mi się, że tych tematów, o których warto powiedzieć dzisiaj, jest bardzo wiele, to chciałbym wziąć, bo inny wątek, który często się pojawia wśród zarzutów pod adresem Kościoła w Polsce, to znaczy tego ogromnego, że tak powiem, uwikłania w życie polityczne. W jednej ze swoich wypowiedzi pisał pan tak, że w jakimś sensie przyczynił się do okaleczenia młodej, kruchej demokracji, wyłamującej się ze zgiszy totalitarnego spustoszenia. Tak? I to właśnie polski kler, tak? Polski kościół instytucjonalny spowodował, że polska transformacja w jakiś sposób, chociaż często mówi się o tym, że bez kościoła, bez poparcia dla pana Balcerowicza w ogóle ta transformacja by nie przeszła, tak? Ale że z drugiej strony coś takiego się stało, że ta transformacja, ona się jakby w pewnym sensie od razu zdeformowała, tak? Teraz na czym polega ta, pana zdaniem, ta deformacja, czy to, że tak powiem, podcięcie korzeni transformacji ze strony Kościoła? Na czym to polega? Jak to można zaobserwować? I, że tak powiem, z czego to wynikło, że ten Kościół instytucjonalny właśnie mógł to zrobić, tak? Czy ktoś po prostu dopuścił do tego jakąś odpowiedzialną decyzją polityczną, czy to już były to bardziej, że tak powiem, jakieś przemożne mechanizmy, można powiedzieć, ogólnokulturowe, stan w ogóle polskiego ducha na przykład? Ja myślę, że pyta pan o sprawę zupełnie fundamentalną i przepraszam, tak nieskromnie powiem, ale czuję się w takiej wyjątkowej sytuacji, że mam kompetencje z wnętrza i z zewnątrz, to znaczy przez no ile, od 89 do 2005, to ile to lat? Kilkanaście, tak? No, księdzowałem, byłem księdzem katolickim, jezuitą, tu krakowskim, może niektórzy z Państwa mnie pamiętają z tamtego czasu. I ja z dużym entuzjazmem włączyłem się w transformację właśnie. Liczyłem, że
jako rektor, pamiętam, jeździłem do Stanów, żeby podpatrywać, co jezuici amerykańscy robią na ich licznych uniwersytetach. Wysyłałem kleryków tam, żeby właśnie radzili sobie przy takich pozetkach. Więc to wszystko wydawnictwo współtworzyłem. Wydawało mi się, że to jest moment właśnie dla takich ludzi jak ja, jak jezuici, jak dominikanie, jak benedyktyni, że my tutaj możemy przyspieszyć to, co się działo w Europie Zachodniej i w Stanach, w okolicach Soboru Watykańskiego II, że jest ta szansa. No poza tym mieliśmy papieża, który nas wzmacniał, pomagał nam w tym przyspieszeniu wewnątrzkościelnym. I stąd właśnie ta moja podwójna kompetencja. To znaczy ja odczuwałem trudności największe, i to jest pewien paradoks, właśnie z wnętrza Kościoła. Ja bym tu mógł przywołać doświadczenia mojego drogiego przyjaciela Staszka Musiała i wielu innych, którzy no, dzielili ze mną te nadzieje. No i nagle Kościół przez biskupów, przez przełożonych, którzy się biskupów przeważnie bali, zaczęli nam mówić, że to nie tak szybko, nie da się. Uważaj na tego biskupa, na tamtego, no papieża nie wolno krytykować. Więc jakby z tej strony odczułem opór materii bardzo znaczny i to, co było czymś oczywistym w krajach zachodnich, gdzie mniej więcej połowę czasu spędzałem właśnie poza Polską i tam z innymi jezuitami, z innymi przyjaciółmi mówiłem o tych nadziejach, że w Polsce idzie nam dobrze. I wracałem tutaj i ten język, który tam był normalnym językiem właśnie aggiornamento, dostosowanie się Kościoła do przemian, tutaj okazywał się językiem niemalże wrogim Kościołowi. No więc to jest ta pierwsza część mojej odpowiedzi na pańskie pytanie. Druga, od 2005 do dzisiaj, no trochę z zewnątrz jakby na ten Kościół patrzę i mam wrażenie, że tych ludzi, którzy tak jak ja próbowali w środku coś zmieniać, że ich ubyło. Niektórzy wyjechali na przykład na pewien czas do Sankt Petersburga, jeszcze inni gdzie indziej. Natomiast tutaj zaczęli zupełnie inne głosy dominować. I sądzę, że ja to zresztą pisałem wielokrotnie o tym już 10 lat temu, przy pierwszych dwóch latach PiS-u, że doszło do takiego sprzężenia złego kościoła, złej religii ze złą polityką. I to, ja myślę, że to jest fatalne. To znaczy, wcale nie musiało tak być. To znaczy, to ja nie wierzę w fatalizm jakiś, tylko za dużo ludzi z Kościoła uwierzyło, że na skróty można budować Królestwo Boże już tu na ziemi. I za dużo ludzi, po prostu za dużo kleru, za dużo biskupów, za dużo polityków uznało, że trudy budowania demokracji, czyli krótko mówiąc, zgody na ucieranie różnych opinii, na wypracowywanie konsensusu, że to jest relatywizm, że to jest, no niektórzy wręcz, odwołując się zresztą do papieża, mówili o cywilizacji śmierci, o jakimś takim zabijaniu tożsamości chrześcijańskiej. Więc w tym sensie nieoczekiwanie Kościół, ja tutaj w pełni popieram tezę, że okrągły stół, który właśnie w tych dniach, miesiącach, tygodniach, 30 lat temu się wydarzał, że to był absolutny cud w skali światowej, że to, co wtedy nas napełniało takimi nadziejami, co było właśnie tym eksperymentem łączącym religię w przestrzeni publicznej, czyli właśnie powrót religii w sensie jak najbardziej cywilizacyjno-twórczym, że w tej chwili to jest zohydzane, że ten eksperyment i bardzo boleję, że niektórzy biskupi, którzy jeszcze żyją, nie podnoszą głosu, nie bronią tamtego eksperymentu, czyli wypieranie się tego doświadczenia pozytywnego, które było naszym udziałem, sądzę, że to jest zabijaniem demokracji. Jest taka książka, Tak umierają demokracje, czy tam jak tytuł oryginału mówi, Jak umierają demokracje. Ja myślę, że jesteśmy świadkami umierania nie tylko Kościoła, tego właśnie
ewangelicznego, ale jesteśmy świadkami umierania demokracji, która się rodziła tutaj jako taka roślinka rachityczna, słabiutka jak ten krokus przebijający śnieg, właśnie dlatego, że zapomnieliśmy o tym źródłowym doświadczeniu właśnie demokracji. I Kościół niestety ma tutaj dużą część w fałszowaniu tego doświadczenia. Ale wydaje mi się, że pan profesor dzisiaj myśli radykalniej niż mówi teraz, broniąc tych relacji wówczas, tego próby łączenia relacji państwo-Kościół. Dlatego, że w pana tekstach bardzo jednoznacznie czytamy o tym, że te, że tak powiem, rozstrzygnięcia, do których wtedy doprowadzono, tak, które są zapisane w konkordacie, czyli jak wiem, religia w szkołach chociażby, prawda, finansowanie uczelni katolickich, że to są błędy i to są, można powiedzieć, takie czynniki, które gdzieś tam rozkładają dzisiaj polskie świeckie państwo i że trzeba te kwestie, że tak powiem, przeciąć jednak radykalnie, że to jakby było za mało wówczas. Ja myślę też, staram się bardzo ten wątek tutaj wydobyć, dlatego że podzielę się z Państwem też taką tym doświadczeniem, które miałem organizując to spotkanie, to znaczy miałem absolutne przekonanie i Państwa obecność jest tutaj tego dowodem, że to jest bardzo istotny temat i że właśnie trzeba próbować też w przestrzeniach innych niż, nie wiem, sala jakaś, powiedzmy, studio telewizyjne, prawda, czy nie wiem, być może jakaś sala w klasztorze, gdzie tam ojcowie o tym dyskutują, ale trzeba jakieś inne fora szukać, żeby o tym rozmawiać. Natomiast spotkałem się z kilkoma bardzo ostrymi głosami, że to jest naprawdę w ogóle pomyłka, że ja ten temat biorę, że dzisiaj po prostu Kościół trzeba normalnie wziąć i po prostu wyrzucić za drzwi, a nie, że wprowadzać na salony tego typu tematy, że nie można już tego legitymizować. Znaczy, że krótko mówiąc, zrozumiałem, że pewna złość w społeczeństwie, jakby ją nie oceniać, można tak lub inaczej, ale ona jest po prostu faktem. Znaczy, że ludzie są, część społeczeństwa jest bardzo wkurzona na rolę Kościoła w dzisiejszym polskim życiu publicznym. No i głos pana profesora mi się w to doskonale wpisuje, więc proszę mi powiedzieć, naprawdę chce pan bronić tych rozwiązań z lat 90., które zafunkcjonowały, czy był to jednak błąd i trzeba to po prostu radykalnie zmienić? To nie był błąd. Ja bronię okrągłego stołu, a lekcje religii i wszystkie inne, łącznie z opłacaniem katechetu, to są późniejsze rzeczy jednak. Czyli tutaj nie jest to kontynuacja bezpośrednio. Nie. Ja myślę, że to jest właśnie ta odwaga staniała. To znaczy do 89 roku, to akurat mamy wspólną pamięć z ojcem Wiśniewskim, i obaj pamiętamy, jak biskupi reagowali na duszpasterzy akademickich, zwłaszcza tego typu właśnie, jak ojciec Wiśniewski. To dzisiaj, nie chcę tutaj jakby wchodzić w szczegóły, chcę tylko powiedzieć, że demokracja, jak ja ją rozumiem, polega na tym, że się nic nie programuje. Okrągły stół dla mnie to nie było zaprogramowanie tych następnych 30 lat, tylko to był pewien proces wzajemnego uczenia się od siebie, że jesteśmy po różnych, dlatego to był stół okrągły, tak? Że nie było stron, które przeciągały tylko rację, tylko uczyliśmy się siebie nawzajem. Przestaliśmy być opozycjonistami i dzierżącymi władzę, tylko to jest dla mnie tym cudem okrągłego stołu, tak? I wartość grubej kreski Tadeusza Mazowieckiego. Że od dzisiaj tworzymy wspólnie przyszłość. Rozumiem, że w tym jest właśnie coś głęboko chrześcijańskiego, tak? To tak. Natomiast to, czym się stał IPN, czym się stały, jak mówił kardynał Glemp, świstki ubeckie, tego przy okrągłym stole nie było, wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że właśnie ten rodzaj narracji wykorzystującej przeszłość do odwołania do niczego są tutaj bardzo zasadne. Czyli ludzie pełni resentymentu, tak naprawdę pełni kompleksu, mali. Właśnie to nie tylko w Kościele mamy ludzi o małych główkach czy wąsach, czy w
polityce niestety doszły do głosu przede wszystkim ludzie bez wyobraźni. Ludzie, którzy nie zaznaczyli się niczym innym poza niszczeniem przeciwników politycznych. Więc w tym sensie mi się wydaje, że doszło do sprzężenia bardzo niedobrego. Ludzi o małych główkach i w Kościele, i w polityce. Nie ma ludzi z wizjami jak Tadeusz Mazowiecki, czy nie wiem, Władysław Bartoszewski, byśmy tutaj mogli wymienić wielu ludzi, tak? Czy nie wiem, Mieczysław Krakowski. Ksiądz Tischner z drugiej strony Kościoła. Ksiądz Tischner, no. Wiesław Szanowski. No dużo, w każdym razie, no wtedy to oni zderzali różne racje, uczyli się od siebie wzajemnie. Dzisiaj mam wrażenie jedyny, i to nie jest tylko w Polsce, zresztą w Ameryce, którą się zajmuję trochę, widzę to samo, to znaczy kiedyś przeciwnicy traktowali drugą stronę jako oponenta, z którym mogę wygrać albo przegrać i świat się nie wali, dzisiaj trzeba zniszczyć oponenta, więc to jest ten niebezpieczny moment. Czyli tu nie jest kwestia, odpowiadając na pańskie pytanie, czy trzeba Kościół wyrzucić za burtę, mi się wydaje, że to jest źle postawiony problem, bo no nie życzę nikomu. Tak jak w 89 ktoś mógłby powiedzieć, to tych komuchów wyrzucamy za burtę. Jesteśmy częścią tego społeczeństwa. Jedni są katolikami, drudzy są ateistami i chodzi o to, żebyśmy się razem dogadali. Tak? Można to nazwać postsekularyzmem, jakkolwiek to nazwiemy. Pluralizm jest faktem. I uczenie się tego, żeby zgodzić się na różnorodność, to jest mądrość, której Kościół powinien uczyć. Niestety sam padł ofiarą dwukolorowej wizji rzeczywistości. Ojcze Ludwiku, ja poproszę o komentarz, ale dorzuciłbym do tego tylko taką jeszcze drobną rzecz, bo jest ojciec ogromnie zasłużoną osobą dla kształtowania tych, ale proszę mi też powiedzieć to, co myślę, pozwolić, żebym to powiedział. Tak myślę, że jest ojciec ogromnie zasłużoną osobą dla budowania też tych elit polityczno-intelektualnych, które gdzieś tam wzięły w dużym stopniu odpowiedzialność za przemiany w 1989 roku. I teraz wierzy ojciec w to, że ten dzisiejszy Kościół polski w takiej kondycji, w jakiej on jest, że on naprawdę jest w stanie się otrząsnąć i że jest w stanie przygotować ludzi, którzy będą robić to samo, co ojca wychowankowie w przyszłości. Jest nie, ojciec... Ja to powiem. A jak to się ma dokonać? Znaczy, bo ja jakoś zwątpiłem, szczerze mówiąc. Może ja jeszcze powrócę. To jest tyle wątków, że nie wiadomo, za który chwycić. No, niestety temat jest bardzo nabrzmiały. Trudno na jednym się... Może nawet to powiem. Nie ma piękniejszego programu życia na świecie jak Ewangelia. I to sobie jakoś trzeba, prawda, uświadomić. My tu mówimy krytycznie o Kościele. Generalnie ja to uważam, że można wiele zarzutów stawiać hierarchii, czy powiedzmy tym, którzy stoją na czele naszego Kościoła, ale generalnie są to ludzie dobrej woli. Może ciaśni, może zbyt, prawda, już nie wiem jak. Cię trzewienie na przykład. Tak. Natomiast wydaje mi się, że to są ludzie ważne. I teraz stoimy przed sytuacją, jak to porządkować. Obirek w tym swoim artykule tak mówi. Wystarczy, by państwo odcięło Kościół od przywilejów, a wszystko stanie na nogach. Bo pieniądze i władza demoralizują i trzeba po prostu Kościołowi to zabrać. Otóż jest to wypowiedzenie wojny. Ja bym chciał, żeby porządkowanie tych spraw odbywało się zupełnie inaczej. Prawda? Żeby jedni i drudzy próbowali być ludźmi dobrej woli. Jeżeli są rzeczywiście, prawda, problemy,
prawda? Bo w tej chwili co się dzieje? Mamy wojnę tą polityczną i następną wojnę próbuje się tutaj, prawda, nam urządzić między Kościołem, a powiedzmy pewnymi także ugrupowaniami. Ja bym chciał, żebyśmy w tym kraju zrozumieli, że mogą być ludzie dobrej woli i żebyśmy po prostu postawili na prowadzić do porządku dziennego pewne problemy, które są. Nie wiem, z konkordatem, z marzeniem. Ja jestem zwolennikiem religii w szkole. Natomiast gdyby religii w szkole nie było, to powiedzmy, i te matki musiały dzieci prowadzić raz do kościoła, a raz do szkoły, to dopiero byłoby, prawda, krzyku. Natomiast jestem zdania, że trzeba się zastanowić nad tym, jak ta religia ma wyglądać. Jestem zdania, że w starszych klasach powinno być religioznawstwo na przykład, prawda? Człowiek kultury powinien poznać różne inne, dopiero na tle tych różnych religii chrześcijaństwo by się okazało jako, prawda, coś, co jest niezwykle, co jest jedyne właściwie. No, więc ja wzywałbym do tego, żeby, dlatego boję się tych Biedroniów innowackich, prawda, i też dołączających się w tej chwili, prawda, tych, którzy następną wojenkę jeszcze musimy nam tutaj w kraju, no, kiedy należałoby usiąść i spokojnie rzeczy zrozumieć, że episkopat też, no, że ładu nie wprowadzi się na siłę, tylko jeżeli chcemy rzeczywisty ład wprowadzić, no to w sposób pokojowy, w sposób ludzki, zwykły, to należy zrobić. I teraz ja spodziewam się, że ja myślę, że w tym kierunku to jakoś idzie powoli. Najwyraźniej wydaje mi się w Kościele. Ale wierzę w to, że także ten jakaś tendencja do pokojowego załatwiania różnych spraw także i będzie się umacniać u nas w kraju. No, taka mi anegdota przychodzi do głowy. Powiedział mi jeden z przyjaciół księdza Tischnera, że kiedyś go spotkał na plantach i mówi: a Józefie, dlaczego jesteś taki smutny? A no wiesz, bo wracam z seminarium z wykładów. Ale dlaczego? No, ale to w ogóle powiedz, a czy się w ogóle udało czegoś nauczyć tych kleryków przez te wszystkie lata, kiedy tam już było pod koniec jego życia, jeszcze przed chorobą? I on się tak jeszcze bardzo zastępił i mówi, że wiesz co, niczego mi się nie udało ich nauczyć. Znaczy to wstrząsające, to świadectwo zresztą, nie chcę mówić, kto mi o to opowiadał, ale taka osoba bardzo, bardzo zacna i trudno ją podejrzewać o jakiś antyklerykalizm. Natomiast znaczy ten problem jest, bo to jest ten problem, o którym ojciec mówi, prawda? To jest problem pewnej ciasności, tak? Części przynajmniej hierarchii. Natomiast ja chciałbym zapytać, bo trochę skaczemy po tematach, ale ja umyślnie chciałbym trochę tak poskakać, bo żeby z różnych perspektyw spróbować jakoś ten fenomen rozbroić. Chciałbym panów zapytać, jak panowie się odnoszą, bo w sumie mówimy trochę o tym, że zacni księża, jak są biskupami, co sobie nie dadzą rady, bo są źle do tego przygotowani, trochę ojciec Ludwik o tym mówi, prawda? Ale przecież na nominację biskupów w Polsce przez lata miał wpływ nie kto inny, jak Jan Paweł II. Trudno byłoby znaleźć osobę, która lepiej zna polski kościół niż on. I z jakiegoś powodu takie, a nie inne nominacje były z jego strony. Dlatego chciałbym was zapytać o postać papieża, nad którą jakieś takie czarne chmury się, że tak powiem, ostatnio gromadzą. Są zwłaszcza te doniesienia bardzo takie niepokojące, to też profesor Obirek się do tego odnosił już w publicystycznie. No, są te doniesienia na temat właśnie wiedzy, domniemanej wiedzy papieża Jana Pawła II o skandalach pedofilskich. I teraz, jak panowie sobie, powiedzmy, tłumaczą tę sytuację? Po pierwsze, czy to są dla was wiarygodne informacje? A po drugie,
jeżeli są w ogóle po części wiarygodne, no to jak wytłumaczyć taką sytuację, że oto są doniesienia, ktoś próbuje to papieżowi dostarczyć, papież prawdopodobnie o tym wie lub nie wie, ale nic z tego tak naprawdę nie wynika. Dlaczego tak się mogło stać? Ja na ten temat nic nie wiem. Ale ma jakieś ojciec opinie, bo te doniesienia przecież wstrząsają się wszystkimi w Polsce, prawda? Również wiernymi, wydaje mi się, że wstrząsają, podobnie jak film Kler, jakby go nie komentować, jest czymś, co wstrząsa bardzo wieloma katolikami też. Mnie się to opinia uszy, ale ja... Prawda? Odpowiedzialnie tutaj jeszcze nie można powiedzieć. A co ojciec radzi w takim razie swoim rozmówcom, nie wiem, wiernym, przyjaciołom? Co ojciec radzi, jak podchodzić do tego typu informacji? No przecież one są faktem. Znaczy nie chcę na siłę, no jeżeli ten, no to proszę pana profesora o komentarz. Tak, ja nie wiem trochę na ten temat i chętnie się tą wiedzą podzielę. Zresztą robię to od wielu lat. I cieszy mnie tak naprawdę, że dopiero dzisiaj również w Polsce jest klimat, żeby o tym rozmawiać. Ale jak radził nam Norwid, trzeba się różnić pięknie, więc ja chciałbym parę słów powiedzieć o różnicy w moim postrzeganiu polskich biskupów. Ja bardzo cenię ojca dobrą wiarę w biskupów. Ja nie mam dobrego zdania o tej grupie zawodowej. Uważam, że nie są ludźmi dobrej woli. Gdyby byli ludźmi dobrej woli, to nadużycia poszczególnych biskupów byłyby napiętnowane. Nie byliby kryci gdzieś tam i uważani za równych w biskupstwie. Już poprzednik Franciszka zwalniał biskupów z urzędu za niegodne sprawowanie swojej władzy czy swojego urzędu duszpasterskiego. W Polsce jest absolutna zmowa milczenia i to nie jest wiedza tajemna, to są ludzie, myślę, że trzeba mówić nazwiskami, tak? To jest biskup Pec, to jest biskup Łódź. To jest paru jeszcze innych, którzy po prostu sprawiają, że mówienie o negatywnych zachowaniach polskich biskupów to jest temat tabu, że to jest od razu walka z Kościołem. Nie, to jest jak inny biskup tylko sprzed 200 lat mówił, nie chodzi o ludzi, tylko chodzi o przywary, tak? Prawdziwa cnota krytyki się nie boi, więc tutaj nie sądzę, żeby cokolwiek ubyło tym świętym, może większości biskupom, gdyby się pozbyli tych czarnych kobiet ze swojego grona. Dobrze, to jest jedno. Natomiast jeśli chodzi o pedofilię w Kościele, ja się rzeczywiście tym zajmuję od kilku lat, natomiast od kilkunastu lat czytam na ten temat publikacje ludzi, którzy są bardzo dobrze poinformowani. To są dziennikarze, to są również jeden dominikanin, notabene, Thomas Doyle, który napisał na ten temat kilka ważnych książek. Napisał w 1985 roku bardzo ważny raport, który rozesłał, czy był rozesłany do wszystkich biskupów amerykańskich, czyli 15 lat przed wybuchem Spotlightu, czyli tej słynnej sprawy w Bostonie, którą znamy z filmu, z książek i tak dalej. To nie jest wiedza ezoteryczna. To jest wiedza powszechna. Kościół irlandzki, kościół amerykański, kościół chilijski zmaga się z tym problemem od kilkunastu lat. Polski kościół nie robi w tej sprawie nic. Polski papież nie zrobił w tej sprawie nic. I to trzeba spokojnie powiedzieć. Można się zastanawiać oczywiście, dlaczego tak się stało. Dlaczego przyjął Jan Paweł II razem ze swoją grupą bliskich mu współpracowników strategię raczej przemilczania niż nazywania rzeczy po imieniu i wypalania ogniem zarazy w swoim kościele, to nie jest moja sprawa. Ja tylko się dzielę z Państwem pewną wiedzą, dobrze udokumentowaną, która za kilka miesięcy stanie się wiedzą również w polskich mediach.
I znowu będzie tak, że część polskich katolików, polskich biskupów powie, że to jest wredny atak na Kościół, ale mam nadzieję, że rosnąca grupa również biskupów powie nie. To jest tak, jak mówi Franciszek w swoim dramatycznym liście do ludu Bożego, czyli do nas wszystkich. Tych, którzy są w Kościele, którzy krytycznie na Kościół patrzą. Ja się w każdym razie poczułem adresatem tego listu z sierpnia 18 roku, że najważniejsze są ofiary. Otóż w polskim Kościele ofiarami nie zajmuje się nikt. Wszyscy są przejęci dobrym imieniem księży, pedofili, biskupów, którzy ich chronią, no bo walczymy z Kościołem. Otóż to jest problem Kościoła, który nie zmierzył się ze swoją prawdą. Nie chcę tutaj wchodzić, czy Jan Paweł II lubił klakierów, dlatego ich robił biskupami i kardynałami. Sądzę, że coś z tego było, bo nieprzypadkowo ludzie krytyczni byli odsuwani od nauczania, od ważnych urzędów. Może to przypadek, takie są statystyki. Sądzę, że czas prawdy przychodzi i będzie bolesny. Dla mnie nie będzie bolesny, bo będzie to kontynuacja tego, co ja robię od kilkunastu lat. Po prostu i tutaj zgadzam się z ojcem Ludwikiem, Ewangelia jest tym metrum, do którego mamy równać. Prawda was wyzwoli. Również trudna prawda o Kościele, o tym, jak pedofile byli kryci. I biskupi, którzy ich dzisiaj jeszcze przenoszą z miejsca na miejsce, będą pociągnięci do odpowiedzialności. Sądzę, że to nie jest znowu jakiś antykościelny dyskurs. Ja w przeciwieństwie do ojca Ludwika uważam, że Biedroń nie jest podobny do Palikota. On nie szuka guza. On stara się po prostu właśnie bez niedomówień artykułować swój program polityczny zgodny z własnymi przekonaniami. Można się z tym zgadzać, można się nie zgadzać. Nie musi zgadzać się z jego podejściem do Kościoła, do konieczności separacji jasnej Kościoła od państwa, czy do legalizacji aborcji. Przecież uznanie prawne pewnych rzeczy nikogo, kto się z tym nie zgadza, do tego nie zmusza, tak? Takie są reguły państwa demokratycznego. Będzie miał większość, będzie rządził w tym kraju. Tak jak w Irlandii też otwarty gej jest premierem i w katolickiej Irlandii to nikomu nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. Krótko mówiąc, jest to moment tuż przed prawdą, że odwołam się do tytułu pierwszego bestsellera Jana Pawła II, przekroczyć próg nadziei. Przekroczmy ten próg nadziei. Nadzieją jest to, że Kościół się oczyści. Franciszek zachęca do tego. Mam nadzieję, że Kościół z tej zachęty również w Polsce skorzysta. Chciałbym Cię skomentować? Jakby powracając też nieco do tego wątku państwo Kościół, ale też i na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę. Tak jak za państwo, tak jak i za Kościół nie odpowiadają tylko przywódcy. Odpowiadają wszyscy i wydaje mi się, że to, co się w Polsce stało, to piekiełko, któregośmy się dopracowali, to nie tylko jest dziełem biskupów, kapłanów, ale nas wszystkich. Ja wielokrotnie spotykam się z jakich, no tak jakoś się prawda, zawsze pada pytanie, co my możemy zrobić. Każdy musi, prawda, na swoją miarę, na miarę swoich możliwości reagować na nieprawość w Kościele i gdzie indziej. I myślę, że no wszyscyśmy w jakiś sposób, prawda, nie zdaliśmy egzaminu, prawda, jako obywatele kraju i jako członkowie Kościoła. Prawda? I bardzo łatwo w tej chwili scedować i, prawda, powiedzieć, no tak, prawda, biskupi tam coś tam, tak oni, czy prezesi partii, czy powiedzmy tak, oni, ale nie tylko oni, bo my też
przeciągu tych lat zachowaliśmy jak barany milczące. Starałem się w takim można jeszcze innym kierunku pójść, ale bo oczywiście za momencie włączymy też publiczność do naszej rozmowy. To jest cel, do którego zmierzamy. Ale jeszcze mam taką pokusę, żeby zapytać, bo w gruncie rzeczy pan profesor przedstawia taką dość, wydaje mi się, atrakcyjną i ciekawą perspektywę, taką, można powiedzieć, takiego pewnego postsekularnego pojednania, prawda? To znaczy, że ten jakiś taki pluralizm, który jest wpisany w jakąś taką ideę, można powiedzieć, społeczeństwa otwartego, nowoczesnego, że on też w którymś momencie, że tak powiem, musi pokonać swój nie wiem, antyklerykalizm, czy swoją, że tak powiem, jakąś taką płytką antyreligijność, prawda? Tylko że jeżeli pluralizm, to również dla tych, którzy wierzą, którzy mają taki bardzo religijny światopogląd. Wydaje mi się, że w Polsce trochę jeszcze jesteśmy na takim etapie właśnie, gdzie to jest trudne, bo ten, można powiedzieć, religijny partner jest taki bardzo, że tak masywnie jeszcze, że tak powiem, silny, tak? I stąd może są też te nurty antyklerykalne tak mocne. Dlatego wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ciekawe. I w związku z tym chciałbym postawić takie pytanie. Jak się panu wydaje, czy świat, można powiedzieć, taki globalizujący się, prawda? Świat, można powiedzieć, takiego turbokapitalizmu, gdzie mamy taki rozbuchany bardzo konsumpcjonizm, prawda? To jest też jeden z tych elementów krytyki, prawda, ze strony Kościoła bardzo mocnej. Czy ten świat, czy on jest otwarty na duchowość? To po pierwsze, czy jest w ogóle otwarty na duchowość? A jeśli tak, to jak się panu wydaje, czy to właśnie jakaś duchowość chrześcijańska byłaby, że tak powiem, opcją, można powiedzieć, taką, która mogłaby na te potrzeby odpowiedzieć? Czy tutaj to jest totalnie pluralistyczne? Czy jakaś tradycja religijna, pana zdaniem, jest dzisiaj, że tak powiem, szczególnie predestynowana do tego, żeby, można powiedzieć, tę przestrzeń taką, można powiedzieć, trochę permisywną, trochę taką nadmiernie materialistyczną, żeby ją w jakiś sposób zruszać, tak? Znaczy ja może się odwołam do bliskiego pana autora, czyli Józefa Tischnera, który w swojej ostatniej książce, Ksiądz na Manowcach, mówił o tym, że w Polsce mamy chrześcijaństwo jeszcze przed sobą. I to wydaje mi się bardzo mocna teza, którą Tischner postawił, prawdopodobnie mając również w pamięci swoje niepowodzenia edukacyjne w seminarium. Natomiast ja sądzę, że problem, przepraszam, że wrócę do tego uczenia się demokracji. Ja myślę, że my się też uczymy duchowości, my się też uczymy chrześcijaństwa, bo przecież nie ma jednego chrześcijaństwa, jest wiele, tylu jest ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa, tyle jest odmian chrześcijaństwa. I teraz zależy, co to znaczy, do jakiego chrześcijaństwa my się odwołujemy. Mi jest bardzo bliska teza taką, którą postawił w latach 80. Karl Rahner. Ona dość brzmi abstrakcyjnie, ale wydaje mi się, że na użytek naszej debaty dzisiaj można ją przywołać. Otóż Rahner podzielił dzieje chrześcijaństwa na trzy okresy, bardzo nierówne. Pierwsze to jest do edyktu mediolańskiego, czyli pierwsze trzy wieki. Potem od edyktu mediolańskiego do Soboru Watykańskiego II. I ostatnie 50 lat. I mi się wydaje, że chrześcijaństwo to pierwsze, czyli chrześcijaństwo, które właściwie rodziło się w dialogu, w sporze z judaizmem, z religią Jezusa i pierwszych apostołów, w dialogu z kulturą grecką, z filozofią grecką, z kulturą rzymską. I ono rzeczywiście wykluło się z tego zmagania się z bardzo różnymi, wydawałoby się nawet wykluczającymi się
sposobami pojmowania świata, no i powstało właśnie chrześcijaństwo, które możemy nazwać takim, nie wiem, światopoglądem uważnie wsłuchującym się w odmienność. No, takim paradygmatem jest Paweł na Areopagu, tak? To się często dzisiaj przywołuje, że jesteśmy na takim Areopagu. No. I co Paweł mówi? Nie wymyśla Grekom, że są politeistami i nie znają prawdziwego Boga, tylko że wśród wielu bogów jest też ten, którego on im przynosi. Więc mi się wydaje, że nie ma czegoś takiego jak jedna tradycja duchowa, bo też w judaizmie jest bardzo wiele atrakcyjnych tradycji, jak nie wiem, zrodzona w Polsce przecież na obrzeżach Rzeczpospolitej, wielu narodów, tradycja hasycka, czy no, w islamie sufizm, który również przekraczał granice islamu. No, buddyzm dla wielu jest dzisiaj interesujący. Więc ja sądzę, że i to proszę tego nie odbierać jako takie wezwanie do nie każdy sobie buduje religię à la carte, tak? Przychodzę do restauracji, wybieram z menu co najciekawsze. Nie, ja myślę, że to jest taka wiara w dojrzałość człowieka, właśnie tak w sensie kantowskim, który wychodzi z zawinionej niedojrzałości czy dzieciństwa. I tutaj się zgadzam, wszyscy trochę byliśmy tymi baranami, tak? Ale no też wszyscy możemy przestać nimi być. Ale do tego jest konieczna jednak ta elementarna tolerancja wobec odmienności. Także w tym sensie ja uważam, że trzeba, być może ten motyl z gąsieniczki się przepoczwarzy, ale jednak trzeba nazwać po imieniu to, że nie można kontrolować sumień ludzkich. I tu pełna zgoda, tak? Odwołanie się do sumienia jako tej ostatecznej instancji. Rezygnacja z języka katechizmu i nakazów i zakazów, ale odwołanie się właśnie do tej zdolności tworzenia w dialogu, w rozmowie partnerskiej. Także nie, cywilizacja dzisiejsza, wbrew temu, co się słyszy czasem na ambonach, nie jest konsumpcja, szalenie konsumpcjonistyczna. Ludzie szukają duchowości. Ja to widzę w Stanach, gdzie najszybciej rosnącą grupą to są ateiści, i nuns, czyli bezwyznaniowcy byśmy powiedzieli, wierzący, ale nie należący. Dlaczego? Bo istniejące instytucjonalne formy, to nie jest tylko katolicyzm, również różne kościoły protestanckie i ich fundamentalistyczni liderzy zniechęcają młodych ludzi do tych kościołów. Więc chodzi, ja jestem pełen dobrych myśli, że przychodzi takie obudzenie duchowości i zależy, czy tradycyjne religie, tradycyjne kościoły skorzystają z tego zaciekawienia, czy też no, czasem ci ludzie zainteresowani duchowością padają ofiarą różnych hochsztaplerów, to prawda, ale między innymi dlatego, że tradycyjne religie nie umieją odczytywać znaków czasu. Okej, czyli tak uproszczę i powiem, że pan profesor Obirek jest jakoś w jakimś sensie zwolennikiem właśnie chrześcijaństwa bezwyznaniowego. Natomiast chciałbym ojca zapytać, jakie jest to chrześcijaństwo ojca marzeń? O które się ojciec upomina, to, o którym ojciec przypomina, na którego brak ojciec narzeka. Jak to powinno wyglądać w przyszłości? Choćby w Polsce, bo trzymajmy się powiedzmy tego naszego konkretu. Nie wiem, czy odpowiem, ale muszę jeszcze najpierw taka refleksja. U nas w Polsce ciągle się od lat mówiło, prawda, że proszę, Kościół jest silny, prawdziwy, duch chrześcijański się zachował. Mnie się wydaje, że Europa, ja nie jestem tak, świata nie znam jako Birek, ale wydaje mi się, że Europa jest bardziej chrześcijańska obecnie niż 50 lat temu. Chyba mniej religijna. Ale proszę popatrzeć, prawda? Wyczulenie na krzywdę ludzką, na, prawda?
to jest jednak ewangeliczne, to jest jednak chrześcijańskie. Natomiast u nas w Polsce ja odczuwam jakieś wielkie pragnienie, no już nie wiem, jakiej duchowości. Pewnego autentycznego chrześcijaństwa to odczuwam. Myślę, że za 30 lat Kościół będzie inny niż w tej chwili, prawda? Ale rzeczą niesłychanie jest ważną, żeby były ogniska w miastach, były ogniska, w których gromadzą się ludzie pragnący rzeczywiście jakoś Ewangelią żyć. Jak inne Kościół zaczyna się odbędzie, ja nie wiem. Ale myślę, że na te przemiany, które, może tak powiem, to jest specjalna szalika tego czeskiego teologa, który mówi, w dużej mierze zależy od tego, czy Kościół znajdzie język ze współczesną kulturą, czy też nie. To jest jakoś niesłychanie ważne. W każdym razie jakoś tak patrzę i myślę, że ja już jestem nad grobem, ale wy jesteście na ogół młodzi, więc jeśli czujecie, że ta sprawa jest ważna, trzeba się włączyć w budowę lepszego świata i prawdziwego chrześcijaństwa, prawdziwego Kościoła. Proszę Państwa, bardzo zachęcam do zadawania pytań. Mam nadzieję, że tych pytań dzisiaj nie zabraknie. Mamy wyjątkowych gości ze sobą, wśród nas, przepraszam. Więc bardzo proszę, kto z Państwa chciałby jako pierwszy zabrać głos? Mamy tutaj głos. Jeśli można, proszę się przedstawić, żebyśmy też mogli... Moje imię Tak. Mikrofon nie jest włączony. Teraz słychać? Jeszcze raz. Teraz? Tak. Taki pozytywny punkt odniesienia. Część z Państwa zapewne pamięta lata 80. Takie dyskusje, jaką dziś możemy prowadzić, w latach 80. odbywały się w kościołach, na kościelnych krużgankach. To był taki krótki czas może, kiedy Kościół był otwarty, nie pytano nikogo, skąd przychodzi, i każdy był tam witany z otwartymi ramionami. Wszystko, co się nie mieściło w oficjalnym systemie, mogło się w tym czasie krótkim zmieścić w kościele. To było, można powiedzieć, jakieś takie niezwykłe doświadczenie. No myślę, że jakaś część z Państwa tego doświadczyła. Właśnie tej otwartości na każdego, na innego, bez oceniania, bez zadawania pytań. I potem 89 rok przychodzi poszerzanie wolności indywidualnej każdego z nas i zamykanie się kościoła. Kościół, który odzyskuje majątki i co robi z tymi majątkami, które niesłusznie komuś ci, prawda, kiedyś przejęli. Odzyskuje swoje własne majątki, ale nie dzieli się tymi majątkami z biednymi. Czy czegoś takiego nie powinien dokonać Kościół? Odzyskuje wielkie pieniądze i coś się z nimi dzieje. Myślę, że to był jakiś taki moment przełomowy. Była ta chwila radości, otwarcia, miejsca dla każdego i potem coś się zaczęło zmieniać, pieniądze i władza. I zapominanie o idei, o źródłach. Dziękuję. Czy mógłbym prosić o skomentowanie? Ojciec... Nie wszystko odbieram. To prosimy, jeśli chodzi... Właśnie, jeśli głośniej i bliżej mikrofonu, bo niestety stracił Pan okazję, żeby ojciec Ludwik odpowiedział na Pańskie pytanie, więc ja odpowiem, bo ja słyszałem. Ja pamiętam takie
doświadczenia. Pamiętam w Kiku tutaj na Wiśnej przyszli tacy spadochroniarze z Warszawy, na Siennej, tak, przepraszam, na Siennej, między innymi Adam Michnik, i było za mało miejsca na Siennej, więc przenieśliśmy się do Krużganków Dominikańskich. I to takich doświadczeń było bardzo dużo rzeczywiście. No a co do pieniędzy, no też mogę trochę o tym powiedzieć, bo no, trochę brałem udział w tym odzyskiwaniu i pieniędzy, i własności na Kopernika w Krakowie. To był rzeczywiście okres wyjątkowy. Ja jako rektor, mówię w swoim imieniu, wyrzuciłem dwie kliniki. Może Państwo pamiętacie, na Kopernika były dwie kliniki. Jedna toksykologiczna i chirurgia, właśnie. I proszę, to może zabrzmi wyjątkowo, ale naprawdę tak było, że ja się zaprzyjaźniłem z obydwoma szefami, ordynatorami tych klinik. Jeden przeniósł się do Nowej Huty, drugi do prywatnej kliniki. Także to było, były te procesy odzyskiwania, tak? Myśmy wtedy budowali właśnie Akademię Ignacjanum, która do dzisiaj świetnie funkcjonuje. No więc odzyskiwanie majątku mogło się, że tak powiem, obrócić ku dobremu. Mam nadzieję, że do dzisiaj tak to jest, że jezuici lepiej służą społeczeństwu przez tych kilkuset studentów, którzy tam mają. Nie wiem, czy tak samo ta podobna instytucja w Toruniu działa. Później, że tak powiem, się rozwinęła. Ale myślę, że gdyby była większa jawność tego, co Kościół robi z tymi majątkami, to byłoby mniej nieporozumień z tym związanych, bo często nam się wydaje, że rzeczywiście Kościół nie wiadomo jak się obłowił na tych zmianach, ale często to się obracało w dobre dzieła. No niestety nie zawsze, niestety te rachunki nie są zawsze czytelne, społeczeństwo nie jest na bieżąco informowane. Komisja Państwowo-Kościelna działała też w sposób nie zawsze jawny, więc myślę, że za dużo znaków zapytania i Pańskie pytanie jakby to potwierdza, że to, co mogło być dobre, to znaczy Kościół mógł włączyć się dzięki większym możliwościom właśnie w ten cywilizacyjny i religijny skok tego społeczeństwa, tak się nie stało. Stał się elementem polaryzującym, antagonizującym to społeczeństwo. Więc no nie zawsze pieniądze służą dobremu. Tak, tak bym to skonkludował. Ja jedno tylko słowo. Trzeba tak jakoś ostrożnie oceniać, tak mi się wydaje, prawda? No te zasoby finansowe Kościoła. W tej chwili atakuje się ten fundusz kościelny. Z funduszu kościelnego między innymi ja mam emeryturę. Aż do odzyskania niepodległości zakonnicy nie byli, nie mogli być ubezpieczani. Ja nie byłem ubezpieczony. Także w tej chwili naliczono mi emeryturę, jeśli Państwa to interesuje, z funduszu kościelnego 1090 zł po wszystkich podwyżkach. Okej. Prosimy, jest następny głos. Prosiłbym tylko panów techników o to, żeby te mikrofony na widowni były słyszalne. W miarę możliwości jak najbardziej. Dobrze, najpierw tutaj, a potem mamy głos pana Andrzeja. Proszę bardzo. Proszę się przedstawić. Robert Gądek. Gdzieś to cokolwiek zmienia. Rejestrujemy to spotkanie, więc... Ach, rozumiem, dobrze. To ja bardzo szybko, ze względu na ograniczony czas, w związku z czym przepraszam za pewne uproszczenia. Padło wiele obserwacji, które niewątpliwie są właściwe. Zaczęło się od tego, skąd ta agresja i no pewnie wszyscy zgadzamy się, że ona gdzieś była, tylko się schowała. Kiedyś taką mamy tradycję, że zwykle była sfokusowana na naszych wrogów zewnętrznych, później trochę była zagubiona po transformacji, bo nie wiadomo, kto był wrogiem.
I wreszcie znalazł się ktoś, kto potrafił to dobrze określić, gdzie swój, a gdzie wróg, i wewnętrznie mamy ją rozładowaną. No i właśnie to jest ta sytuacja, w której poszukiwalibyśmy kogoś, kto pomógłby nam sobie z tym poradzić, i wszyscy oczekują, że kto jak kto, ale to Kościół powinien być tą organizacją. No ale z drugiej strony trudno się dziwić, że ten Kościół nie bierze się znikąd, tylko no, z tej samej ziemi, z tymi samymi traumami. Jesteśmy społeczeństwem przemocowym, w związku z tym w Kościele również funkcjonują ludzie, którzy mają takie same traumy, i obserwujemy to, że na przykład księża, którzy robią fantastyczne dzieło dobrej pomocy innym, potrafią równocześnie być rewanżystami najczystszej wody, aż wstyd. No, nie wiem, nie chcę używać nazwy, ksiądz Isakowi Zalewski na przykład. I powstaje takie pytanie, co z tym zrobić, bo oczywiście najprościej wytłumaczyć to tym podstawowym modelem ewolucji, w którym wszystko dzieje się poprzez taką randomizację i uciera się poprzez najbardziej skrajne sytuacje, w końcu jakieś rozwiązanie najlepsze, czyli przyjdzie rewolucja, może zniknie Kościół, może coś z tego powstanie. No ale właśnie został przywołany fantastyczny przykład, który był w naszym kraju emanacją najwyższego, w najwyższym stopniu humanizmu, takiego też bardzo chrześcijańskiego, okrągły stół. Bo to okazało się, że można coś zrobić dogadując się, i zwycięzcy, którzy biorą wszystko, okazali dobroduszność ku jakiemuś szczytnemu celu, że zacznijmy od nowa, jakież to jest chrześcijańskie, to Szaweł może stać się Pawłem. I właśnie jest tak, że oprócz tego, że mamy tę ewolucję, jest miejsce zawsze dla tych, którzy chcą być katalizatorami, nawet ucząc się z historii. Więc skoro wtedy to imperium rządzące, my nazywamy imperium zła, w momencie, kiedy się chyliło, było w stanie wypchnąć jakichś najbardziej otwartych przedstawicieli, którzy otwarli ten okrągły stół, bo zawsze tam jeszcze był Breżniew, czy wtedy był Gorbaczow, ale ktoś tam się zdecydował, to może dziś jest czas, żeby w łonie Kościoła znalazł się ktoś, kto otworzy okrągły stół i zaprosi Biedronia, no nie wiem, czy on jest taki zły, Nowacką, Palikota, i zapyta, no o co wam chodzi, to umówmy się, jak to zrobić, żeby wszyscy byli zadowoleni bez potrzeby zburzenia tego Kościoła. Czy jest na to szansa? To jest moje pytanie do wszystkich. Jesteśmy w przestrzeni pewnych eksperymentów wyobrażeniowych, i to bardzo fajnie, że Pan uruchamia wyobraźnię. Bardzo to jest ciekawe pytanie, czy jest szansa na jakiś, czy w ogóle jest potrzebny, ja bym dodał tego pytania, czy jest potrzebny jakiś nowy okrągły stół w Polsce, czy w ogóle można coś takiego powiedzieć w tym momencie sporu polsko-polskiego, w jakim jesteśmy. No, to jest bardzo, 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 bardzo intrygujące. Nowy okrągły stół. A to tak na marginesie mam pytania. Czy mógłbym prosić może w takim razie również profesora Wilka jako pierwszego o stosunkowanie się? No, jak będę zaproszony, to chętnie zasiądę do takiego stołu. Tak, jest potrzebny taki stół. Podam przykład ze Stanów. Bo często odwołujemy się do tego, że właśnie mur separacji, że taki model bardzo ciekawy konstytucji amerykańskiej do dzisiaj nieźle funkcjonuje, no może do niedawna. W każdym razie ku mojemu zdumieniu to nie był wynik dobrej woli, że tak się dogadali, że religia to jest prywatna sfera, a w sferze publicznej, politycznej o religii nie rozmawiamy. Otóż tak się stało dlatego, że uczestnicy byli za słabi, to znaczy nikt nie miał przewagi. Dlatego uznali, że nie ma sensu walczyć, bo europejskie przykłady wskazywały na to, że to do niczego dobrego nie doprowadzi, więc zawieszamy spór o religię, pozostawiamy to, jak mówił jeden z klasyków, właśnie Thomas Paine, moim kościołem jest mój umysł. No i ten eksperyment się sprawdza. Być może w Polsce byłoby to dobrze, żeby dzisiaj powiedzieć właśnie tak, że moje religijne przekonania to jest moja prywatna sprawa, natomiast jak
układać się w sferze publicznej, no to zależy od uczestników właśnie tego mniej czy bardziej wyimaginowanego okrągłego stołu, gdzie racje się liczą, a nie siła. Także naga siła, ani religijna, ani polityczna, nigdy dobremu nie służyła. Widać to po historii chrześcijaństwa, które właśnie utraciło ten swój potencjał kulturotwórczy po tym, jak stała się politycznym ramieniem cesarza rzymskiego. I od 50 lat, tutaj się zgadzam z ojcem Ludwikiem, że Europa stała się bardziej chrześcijańska, bo chrześcijaństwo, kościoły przestały mieć wpływ polityczny. Im mniej polityki w religii, tym lepiej dla religii. Więc jeżeli tak będzie, to ja zgłaszam akces. Jeżeli ktoś mnie zaprosi, chętnie. Może jeszcze. Mija 30 lat od okrągłego stołu. Dwa dni temu jeszcze w Lublinie, 3 dni temu, uczestniczyłem w takim gronie, gdzie zastanawialiśmy się, jak to, co z tym zrobić. Ja osobiście ponieważ głównie to byli przedstawiciele mediów, mówię im, no, zróbcie medialny stół okrągły. Może to ECS niech temu patronuje. Może jakiś, ale w każdym razie wydaje mi się, że trzeba by w tym roku podjąć próbę no, takiego okrągłego stołu, czy okrągłych stołów, próbując zwołać, zaprosić do takiego stołu ludzi, którzy może inaczej myślą, którzy są po różnych stronach. Niektórzy twierdzą, że to się nie uda. Natomiast mnie się wydaje, że trzeba po prostu próbować. Zwoływać ludzi i prosić ich, żeby zasiedli. Oczywiście ustanawiając pewne zasady, prawda, żeby to miało sens. W moim przekonaniu takie pierwsze spotkanie powinno być spotkaniem, gdzie nie ma dyskusji, tylko każdy wygłasza swoje przekonanie, jak Polska, czy nie wiem, czy Kościół powinien wyglądać. Jeżeli uczestnicy się zgodzą, to w takim razie odbywa się drugie spotkanie, na którym już ustosunkowuje się do tych przedłożonych, prawda, postaw. Natomiast gdybyśmy przy pierwszym spotkaniu dopuścili do dyskusji, to nic nie będzie rzeczywiście. No coś musi się zdarzyć, żeby można było zacząć rozmawiać, prawda? Proszę bardzo. Dziękuję, mam na imię Andrzej. Pierwszy akurat z tą chronologią czasy Konstantyna, Sobór Watykańskiego, ja tylko bym to zaoszczył, że czasy konstantyńskie są końcem jakby chrześcijaństwa, później mamy z historią Kościoła, ale nie będę tego rozwijał. Natomiast chciałbym bardzo dwie ważne postacie, ona jedna z nich była tutaj przywołana, przywołać Józefa Tischnera i Jerzego Turowicza. Powiem dlaczego, bo ich dzisiaj wyjątkowo brakowało w tej przestrzeni. Otóż Józef Tischner, pesymizm jego nie tylko przejawił się w tej pewnej takiej beznadziei jego pedagogicznego wysiłku, ale on dokładnie, to jest niezwykle smutne, bardzo aktualne są jego teksty, był taką Kasandrą, już na początku lat 90. po okrągłym stronie dość dobrze zdiagnozował sytuację lęków Kościoła. To znaczy, Kościół uznał się za uprawnionego do bycia wyjątym spod krytyki, za zasługi. Tak, przypisywane sobie, czy słuszne, w to nie będę wnikał. I po drugie, uznał, że demokracja liberalna, czyli taka przestrzeń dyskursu, w której strony mogą przedstawiać swoje racje, nie jest przestrzenią, w której on będzie uczestniczył. Charakterystyczne tutaj były takie symptomy, kiedy pojawił się spór o wprowadzenie tylnymi drzwiami religii do szkół. W kręgu Tygodnika Powszechnego była pewna dyskusja, Józef Henelowa, Roman Graczyk, inni mieli wątpliwości. I o czym w tej chwili chciałem powiedzieć? Jak pamiętam wszystkie pielgrzymki papieża, uczestniczył w 89 na Skałce, to coraz bardziej w kolejne pielgrzymki nie były jakby głosem pojednania, zbliżenia, tylko gniewu, takiego starotestamentowego proroka z pewnymi pretensjami do społeczeństwa, że zawodzi pewnego nadzieję, że nie wie, co z tą wolnością robić. Ale dlaczego o tym mówię?
bardzo bolesne było doświadczenie właśnie Jerzego Turowicza, ponieważ jedna z wizyt, on dwie przeżył upokorzenia w Wolnej Polsce, ten człowiek. Najpierw Lech Wałęsa, tam termometr sobie ten, a druga, kiedy Jan Paweł II podczas jednej z wizyt no bardzo krytycznie się odniósł do Tygodnika Powszechnego, swojego środowiska, z tego wyrósł. Tam chodziło o różnice właśnie w tym stanowisku. I już myślę, że wówczas, już wówczas, to nie jest tak, że dzisiaj, bo sprzyjał moment polityczny, tym pewne siły polityczne traktują instrumentalnie Kościół, a w Kościołowi w to graj, bo uzyskuje wszystkie swoje, że tak powiem, korzyści, interesy, sprzęgły się i mógłbym dużo mówić. Księdza Ostatecznego miałem osobiście okazję wiele lat znać, byłem jego seminarzystą, jestem agnostykiem, tym nawiasem mówię, żeby tutaj nie wprowadzać jakichś tych nieporozumień, ale chciałem powiedzieć, że mam bardzo duże wątpliwości co do możliwości dyskursu między Kościołem. Jeszcze pewną ironią jest, że recenzentem pracy o Lewinasie obecnego biskupa krakowskiego był Józef Tischner. No. Myślę, że gdyby wstał z grobu i zobaczył, to by się troszeczkę zdziwił. Ale to tak na marginesie. I chciałem powiedzieć, że ja byłbym pesymistą w tym sensie. Bardzo piękne jest to, co ojciec Ludwik powiedział o chrześcijaństwie tutaj, że ono, że to właśnie nie religia. Jeszcze ten cudowny moment z Ewangelii. Byłem głodny, nakarmiliście, spragniony, napojiliście obcy, przyjęliście mnie. To są uniwersalne, piękne myśli Ewangelii. Ale ja mówię i pytam panów, czy realnie jest możliwy dyskurs między stroną, która uznaje, że jest posiadaczem prawdy absolutnej, powszechnej, a innymi, którzy mają swoje racje, ale te racje są z góry uznane za racje, nie będę wymieniać jakie, nie są traktowane poważnie. I ja osobiście sądzę, że ze względów emocjonalnych, mentalnych, ale też dogmatycznych, czyli głębszych, ten dyskurs między Kościołem katolickim, także chrześcijaństwo zabiera, nie demokracja, demokracja liberalna zamiera, to ja bym to sprostował. Czy jest możliwy faktycznie w jakiejś perspektywie ten dyskurs i to zbliżenie, że Kościół jakoś zbliży się do społeczeństwa, a te barany, że tak powiem, się przebudzą i wpłyną, bo przecież ci biskupi się z tego społeczeństwa biorą, nie skądinąd. Przepraszam, że dość długi wywód, ale... Dziękujemy bardzo. Czy panowie zechcieliby skomentować? Czyli jest pan profesor? No tak, ojciec Ludwik albo faktycznie, albo dyplomatycznie mnie nie dosłyszał. Więc ja biorę na siebie pański wywód. Ja się z panem zgadzam, ale uważam, że zbyt jednostronnie pan ustawił Kościół po stronie tych posiadaczy prawdy absolutnej. Akurat w Krakowie ja to rozumiem. Ja mieszkam już od lat w Warszawie, tam tych posiadaczy prawdy absolutnej jest mniej. Stąd mój optymizm, że jednak dlatego ja nie odszczekuję tego, co napisałem, o tym, że jak się pozbawi Kościoła, no nie wszystkiego, ale pewnych środków, to spokornieje. Jeżeli wszyscy będziemy szukać środków, to ale będzie nam łatwiej... Jeśli nie będziemy odbierać emerytury, to na pewno. Emerytury zachowamy, ja bym ojcu dał ze 2000. 1600, no. W każdym razie, poważnie mówiąc, ja myślę, że wie pan, to nie jest tylko ćwiczenie z wyobraźni. Naprawdę usłyszałem to w Krakowie w centrum Manga, kiedy miałem wykład jako pobożny jezuita przed laty o kościele katolickim w Japonii. Bo jezuici tam, no i mówiłem oczywiście o Uniwersytecie Jezuickim, Sophia University, gdzie tylko 2% to są chrześcijanie, większość studentów to są albo wierzący, albo niewierzący, w każdym razie nie chrześcijanie. No i jak wspaniale tam jezuici, nie tylko jezuici, franciszkanie pracują. I wtedy jedna Japonka, która od lat mieszka w Polsce i ona mówi, że mi się też bardzo katolicyzm w Japonii podoba, ale jak przyjechałam do Polski, to mi się wydawało, że to są dwa różne kościoły. Więc ja nie mówię, że życzę Kościołowi polskiemu w Polsce, żeby te procenty się tak mniej więcej układały jak w Japonii. Ale jeśli chodzi o, no to jest klasyczne wyrażenie, miejsce siedzenia w dużym stopniu warunkuje naszą percepcję rzeczywistości.
Kościół, tu Pan mówił o tym, w latach 80. był innym kościołem, ale to był ten sam kościół, któremu nie przeszkadzało, kto dyskutuje i o czym w jego wnętrzu. Dzisiaj pojawiają się ludzie, ja naprawdę bym palców obu rąk i nóg by mi zabrakło, żeby wymienić księży, którzy są otwarci i gotowi. To, że ze mną dyskutują, to uważam, to jest wielkie otwarcie z ich strony. I tak, jest to możliwe, tylko trzeba, przepraszam ojcze, cura dimagrante, odchudzenie nikomu źle nie zrobiło do tej pory, trzeba kościół w Polsce odchudzić. Nie na siłę, ale jak będą inne układy polityczne, myślę, że nawet w Toruniu może się coś zmienić. Proszę bardzo, ale się ja myślę, że spokojną dyskusję trzeba rozpocząć także i na ten temat, czy należy odchudzić Kościół, czy ma być religiozna. Natomiast boję się wojennych okrzyków, prawda? Ludzi, którzy wiedzą, jak to należy uczynić. I jeszcze jedno słóweczko, kiedy wstąpiłem do zakonu, bardzo młodo, wiele lat temu, ale był taki moment, ten zakon w tamtych czasach, kiedy ja wstępowałem, to tak niewiele znaczył w tej Polsce, muszę powiedzieć, co troszkę nas bolało. Ale wtedy sobie powiedziałem, jaki ten zakon będzie, to ode mnie zależy. Oczywiście, że nie tylko ode mnie. I w pewnym momencie też sobie powiedziałem, jaka ta Polska będzie, czy Kościół, to ode mnie zależy. Oczywiście, że nie wszystko ode mnie, ale bardzo wiele okazuje się. Tyle. Bardzo proszę. Artur Piuro. Ojcze Ludwiku, właściwie to tak na początek do ojca chciałem się zwrócić. Pod koniec lat 80. jak składaliśmy na brzegu rzeczki kajaki, żeby ojciec mógł na nich sprawować Eucharystię, myśmy się nie bali. Myśmy się nie bali, że będzie gorzej. Myśmy mieli nadzieję, że będzie lepiej, bo to było koniec 80. lat. Ale wolnie, gdyby pan dobrze mówił, żeby ojciec mógł dokładnie sprawować. I dzięki temu może Kościół był bardziej otwarty, bo Kościół się nie bał tych ludzi, którzy przychodzą. Myśmy się nie bali, że przez Kościół zostaniemy zaatakowani i zostaniemy przyjęci. I teraz tak się zastanawiam, wracając do tego pierwszego pytania, od którego ojciec się uchylił na samym początku. Pan tutaj zadał to pytanie, skąd ta nienawiść? Tak się zastanawiam, czy można było do tego wrócić, gdyby ojciec i pan profesor też tak samo wrócili. Czy to nie bierze się przypadkiem ze strachu? Ze strachu po stronie Kościoła, że jest pod presją nowego liberalnego społeczeństwa i nie chce się zmienić, nie chce się w jakiś sposób na to otworzyć. Z drugiej strony, ze strachu na przykład nas, w momencie kiedy widzimy, że Kościół zbliżył się z władzą, zajął wspólną pozycję i to społeczeństwo, ci ludzie, jak tak się rozglądam, to widzę sporo znajomych mi twarzy na sali, w związku z czym podejrzewam, że wszyscy mamy mniej więcej podobne podejście do tego, co się dzieje w Polsce. I my tak samo się boimy, że z tego sojuszu to, czego bronimy, pewnej wolności, pewnego otwartości, to przepadnie. W związku z czym tak samo od nas tworzy się nienawiść. Ja jestem w konkretnym środowisku w Krakowie i wszyscy ci ludzie w jakiś sposób krzyczą, denerwują się. Kiedyś na początku tego, parę lat temu, było bardzo dużo może śmiechu, żartów, teraz to już nie są żarty. I z jednej i z drugiej strony. W związku z czym tak się zastanawiam, czy częścią tej katastrofy, w której my jesteśmy w tej chwili, nie jest przede wszystkim strach. I czy panowie, pan profesor, ojciec, czy potraficie w jakiś sposób znaleźć metodę na opanowanie tego strachu, który mam wrażenie Polską zawładnął i wciągnął w swoje centrum Kościół? Może, nie wiem, może brakuje Franciszkanina, który by powiedział, mamy jezuitę byłego, mamy dominikanina, może Franciszkanin by się przydał, by znalazł też jakiś sposób na to.
Czy jest jakiś franciszkanin na sali? Niech się ujawni. Nie ma niestety. Proszę cię. Ja naprawdę słyszę, ale nie rozumiem. Nie? Proszę, zacznij. Więc ja powtórzę pytanie, które było długie, ale krótko można by powiedzieć tak. Czy źródłem wszelkich problemów, łącznie z agresją i nienawiścią w naszym społeczeństwie, nie jest strach, który opanował zarówno Kościół, jak i jego przeciwników faktycznych czy wyimaginowanych? To jedno z zasadniczych źródeł. A jak opanować ten strach? Mamy diagnozę, teraz recepty. Jak się wychodzi ze strachu? No, ojciec już powiedział, że nad grobem to się niczego nie boi. Ja przyznam się, że no, tuszę, że nad grobem jeszcze nie jestem, ale też się nie boję. Znaczy, może to jest szkoła jezuicka, ale naprawdę ja się nie boję. To znaczy ja czuję, że ja rozumiem pańską diagnozę i ona jest bardzo trafna, ale ja się nie boję. To znaczy ja nie mam źródeł lęku. To znaczy ani Kościoła się nie boję. Kościół ma nade mną władzę tyle, ile ja mu dam, czyli nie ma nic. Polityka na szczęście jeszcze się nie miesza do mojego życia, więc też nie ma nade mną władzy. A poza Kościołem i polityką, no nie boję się. No. Żonę kocham, nie boję się żony. Także wszystko gra. Czy mamy jakieś pytanie? Jeszcze bardzo proszę. A potem. Moja Angielska. Ja chciałam trochę z perspektywy bardziej wewnętrznej, z wnętrza Kościoła. Kościół jest tym miejscem w moim życiu, w którym się odnajduję, które jest dla mnie ważne, o który w ostatnich latach bardzo się niepokoję, ale w ostatnich miesiącach do tego niepokoju dochodzi jeszcze gniew na Kościół, który potężnieje. I na przykład taki gniew poczułam, gdy przeczytałam w Kaju króciutką rozmowę z kardynałem Nyczem po zabójstwie prezydenta Adamowicza. Kardynał Nycz powiedział, że nie widzi w tej chwili dla Kościoła roli mediatora w społeczeństwie, bo żyjemy w demokratycznym państwie i ludzie mogą się sami ze sobą dogadywać i organizować. Myślę, że Kościół zdezerterował, zrezygnował z tej roli bycia przewodnikiem, który w świetle Ewangelii pokazuje nam, wierzącym przede wszystkim, ale nie tylko, także innym członkom polskiego społeczeństwa, co jest dobre, co jest ważne, co powinno nas łączyć. Mówił ojciec o tym, że jesteśmy baraństwem. I ja chciałam do tego jeszcze taką historię opowiedzieć. Jest pani profesor na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podobnie jak wiele osób, także zaniepokojona tym, co się dzieje z Kościołem. Pani profesor napisała list, spokojny, kulturalny, z prośbą o jakąś wewnętrzną dyskusję w Kościele, o zajęcie się problemami. Ten list podpisało bardzo wiele osób ze świata kultury. List został wysłany do kilkunastu biskupów. Czy wie ojciec, jaka była odpowiedź? Do kilkunastu biskupów z różnych opcji. Od żadnego biskupa nie przyszła żadna odpowiedź. Też nie. Jak my się mamy czuć? My, którzy czujemy się Kościołem, bo tutaj Kościół do tej pory jakby jawił się przede wszystkim jako instytucja, ale przecież Kościół to jest
hierarchia to są duchowni i jesteśmy my, wszyscy ochrzczeni. I nam bardzo zależy na tym, żeby Kościół był głosem Ewangelii i żeby działał dla dobra Polski. I jeszcze jedna rzecz. Kościół ma przywileje. Ze swojego podwórka powiem bardzo drobna rzecz. Pracuję w instytucji kościelnej. Otrzymałam któregoś dnia ofertę ubezpieczenia zdrowotnego na życie. Przypadkowo przysłano mi także plik z ofertą dla osób duchownych zatrudnionych w tej instytucji. Oczywiście warunki były zdecydowanie lepsze dla księży. Dziękuję. Dziękujemy pani za głos. Czy ojciec Ludwik chciałby skomentować? Też nie musimy wszystkich tych głosów komentować oczywiście, bo one same w sobie wnoszą wartość dodaną do naszej debaty, ale jeśli tak, to proszę. Znaczy, myślę, że istotny moment tej wypowiedzi to był to, że Kościół zrezygnował z misji w stosunku do, może inaczej powiem, ostatni sobór wyraźnie tam, prawda, powiedział nam, jakie są istotne zadania Kościoła. Dwa. Pierwsze ma być jakby sakramentem prowadzącym ludzi do Pana Boga i drugie ma być jakby sakramentem jedności rodzaju ludzkiego. To znaczy zadaniem Kościoła jest też jednoczenie ludzi, wprowadzanie między ludźmi pokoju. Więc i Pani powiedziała, że jakby Kościół zrezygnował z tego drugiego zadania. Ja powiem teraz coś jakoś tak. Ja to chyba w najbliższym czasie nawet głośno wypowiem. W moim przekonaniu, żeby Kościół odzyskał prawo, jakby ten głos, który będzie się liczył także w państwie, powinien zrobić pewien porządek u siebie samego. W moim przekonaniu, oczywiście wiele tych spraw jest, ale jedną z rzeczy, które powinien episkopat w tej chwili powiedzieć, to, że to pewne radio nie jest chrześcijańskie. I że odtąd biskupi nie będą gremialnie, jak do źródła, wędrować do Torunia. Wydaje mi się, że to powinien być porządek. Oczywiście zrobi się rewers, prawda? Ale myślę, że to powinien być początek porządkowania spraw Kościoła. A wtedy, taką mam nadzieję, zacznie Kościół biskupi mieć także odwagę, a może nie tylko, prawda? Może to będzie także i politykom jakby pokazanie, jak należy w państwie, prawda, wprowadzać ład. Dziękuję. I teraz głos Jacek Siebrzek, jak się dobrze widzę. Jezuita, tak żeby było jasne. Zresztą mam ten zaszczyt, że pewną robotę profesora Pilka dalej prowadzę. Także. Ojciec Ludwik też stary znajomy, więc zrozumiał. Ja chciałem spytać o wiarygodność władz w Kościele. Bo wydaje się, że wiele z tych problemów jest dlatego, że my nie ufamy biskupom. Nie potrafimy ich weryfikować. Dlaczego są biskupami? Dlaczego sprawują swoją władzę? Nie wiemy, czy jak ich odwołać w ogóle. Słyszeliśmy o tym, że Kościół nie chce dopuścić do swojego myślenia demokracji liberalnej. Poza Polską takie eksperymenty są, że gdzieś mamy większy wpływ na to, choćby kto jest proboszczem. Są rady parafialne, które działają zupełnie inaczej niż w Polsce. Czy nie uważacie, że to musi być przedefiniowane?
Oczywiście, że jest problem populizmu, wejścia polityki tak lokalnej i tak dalej, to jest dużo problemów. Natomiast póki nie będziemy mieli zaufania do tego, że możemy kontrolować władzę w Kościele, to Kościół nie będzie nowoczesny. Kościół nie będzie potrafił funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie. Chciałem spytać o modele zarządzania Kościołem. Teraz jezuita zapytał byłego jezuitę. To jest dość osobliwy dyskurs, tam się tu wytwarza. Ja akurat nie wiem, czy ojciec Siepczak będzie zadowolony, jeśli powiem, że uważam, że trochę go podchowałem, ale w każdym razie tak. Ja myślę, że to jest bardzo dobre pytanie o model zarządzania Kościołem. Jest inny jezuita, Thomas Rees, który od lat pisuje na ten temat. Ostatnio nawet świetny tekst napisał w National Catholic Reporter właśnie o tym, jak się wychowuje kler w seminariach, jaki jest model. No i to zawsze dobrze narzekać na kraj daleko, ale on mówił, że i myślę, że tutaj w Polsce też się odnajdziemy w tej jego krytyce, że selekcja negatywna, jaka była przez ostatnie kilkadziesiąt lat, jeśli chodzi o wybór biskupów, sprawiła, że formatorzy, czyli odpowiedzialni za formację, za wychowanie kleryków, mieli ograniczony wpływ na to, kto jest święcony, dlatego że biskup decydował, to znaczy biskup chciał, żeby byli księża konserwatywni, tak? Czyli krótko mówiąc, no i na biskupa nie było mocnych, tak, diecezji. Czyli wracam do tego modelu sprzed 313 roku, to znaczy jeśli i o ile mi wiadomo, w Ewangelii nic nie ma, ani o papieżu, ani o kurii rzymskiej, ani o biskupach jest bardzo mało, jeśli jest jedna wzmianka w liście świętego Pawła, to jest mowa o tym, że biskup powinien być mężem jednej żony, nie nadużywać wina i dobrze dzieci wychowywać. Więc to, jeśli Pismo Święte jest nieomylne, powinno być to powszechnie znane, ale o ile wiem, to jest prawda dość tajemna w Kościele. Więc tak, powrót do korzeni, powrót do tego, że wspólnota decyduje, jak na przykład świętego Ambrożego w Mediolanie wybrali, bo był dobrym zarządcą, a nie był nawet księdzem. Ale szybko się zrobiło święcenia i biskupa i tak dalej, i był dobrym biskupem. Więc jeśli się wróci do takich sprawdzonych modeli, to możliwość pogodzenia demokracji z Kościołem jest możliwa, ale jest to eksperyment, chyba znowu idziemy w kierunku odchudzania Kościoła. Ja myślę, że może pewnie tak. Pewnie za 50 lat to może te strukturalne, prawda, jakieś reformy nastąpią. Natomiast mi się wydaje, że ja bym oczekiwał trochę czego innego natychmiast. Kiedy pojechałem do Rosji, do Petersburga, w 1990 roku nie było tam żadnego biskupa. Ksiądz Pawiloni, który 20 lat był proboszczem w Petersburgu, mówił do mnie: my tu jesteśmy biskupami i papieżami. No ale później zjawił się biskup, ksiądz Kontrusiewicz. I muszę powiedzieć, jak to przeżywać. Na początku zachowywał się tak, jak biskupi polscy. Zwyczajnie, może litewscy. Ale w pewnym momencie zaczął ksiądz Kontrusiewicz jeździć na zachód. I zaczęliśmy obserwować, jak bardzo się zmienił. Jak stał się zwyczajnie taki przyjacielski, koleżeński, zwykły. I ja myślę, że to jest, prawda, że zanim dopracujemy się, prawda, jakichś takich strukturalnych zmian, to może właśnie trzeba, i to wy też powinniście uświadamiać swoim pasterzom, że trzeba może tak troszkę właśnie zezwyczajnieć, prawda? Tam jeszcze odnośnie, zapomniałem, tego pisma wysłanego do biskupów.
jak się takie pismo prawda, stworzy i nie ma się odpowiedzi, to trzeba drugi raz pisać, albo nawet trzeci raz, domagając się odpowiedzi. Nie, ja tak. Ojciec ma wprawę. Bardzo proszę, głos tam w góry. Kobiety to bardzo istotny temat. Anna Kieres, także też tutaj pojawiam się. Od razu może dla równowagi przypomnę profesorowi Orbierkowi, że bardzo ciekawe dyskusje miewał w innym radiu, TOK FM, także szkoda, że ich nie ma. A ja chciałam zapytać i troszeczkę tak moja refleksja jest moja może diagnoza do konfrontacji. Również tam przy tym okrągłym stole siedzicie, mam w takim stoliku. Bo ja mam takie wrażenie, że po prostu my jako katolicy polscy po prostu zaczęliśmy dojrzewać. Jak cały czas o tym mówimy, że mamy niedojrzałą demokrację, młodą i tak dalej, to mam wrażenie, że zaczęliśmy dojrzewać jako osoby wierzące, uczestniczące w życiu Kościoła i tak dalej. I zaczęliśmy zauważać nieprawidłowości, czyli tą podstawową rzecz, o której tutaj ojciec wspominał, Ewangelię. Zaczęliśmy zauważać, że ten Kościół Ewangelią nie żyje. Czyli to po prostu zaczęliśmy konfrontować. Dlatego ludzie odchodzą od Kościoła, bo to im się właśnie nie podoba. A jeżeli jeszcze tutaj zaczynamy mówić o jakieś pojawiają się inne głosy, to po prostu jak, nie wiem, rozwiązywanie konkordatu, czy odchudzanie Kościoła. No Kościół ma świadomość, że ludzie odchodzą. Jest taka tendencja na zachodzie, to przyjdzie pewnie też do nas. I mam wrażenie, że po prostu to, dlatego tak reaguje alergicznie na to właśnie. Zamiast iść do źródła, czyli wrócić do Ewangelii, głosić Ewangelię, żyć Ewangelią, no to zaczyna gromadzić zapasy, bo idą lata chude, bo były tłuste. I ciężko mu po prostu się przyznać samemu przed sobą, że podstawowa sprawa, czyli tak jak na przykład w Ewangelii mamy, że trzeba cesarzowi co cesarskie, a Bogu co boskie. A Kościół chce chyba jedno i drugie trochę. Także rzeczywiście to jest moja taka diagnoza, rada i marzenie. A jeszcze pytanie jest takie, bo dla mnie, jako osoby takiej załóżmy no, wychowanej jako katoliczka, wiele osób teraz tak poszukująca, agnostyzująca, mam wielki zachwyt dla obecnego papieża. Myślę, że to jest błogosławieństwo dla Kościoła katolickiego, również w Polsce i wielka szkoda, że Kościół polskiego nie słucha i dlaczego się zastanawiam, bo to jest według mnie ratunek dla Kościoła tak naprawdę. No i to tyle. Co z tym papieżem Franciszkiem? Dlaczego polski Kościół go tak mało słucha i poważa, jak ojciec myśli? To jest jedno z tych pytań. Pozwólmy ojcu, jak ojciec myśli? Zaskoczył nas chyba. A my nowości za bardzo nie lubimy. A przy tym jest wymówka, bo od czasu do czasu rzeczywiście coś mu się nie uda. Więc ja, papież jest 2 miesiące młodszy ode mnie i muszę powiedzieć, że jestem pełen podziwu. Bo ja to sobie mogę różne rzeczy mówić i narazić się, ale on jest papieżem. A tymczasem tak swobodnie się zachowuje, licząc się z tym, że może coś palnąć od czasu do czasu. Bo przecież, a jednak nie boi się tego uczynić, więc dla mnie to jest zupełnie niesamowite. Ja wiem, że na starsze lata człowiek jest odważniejszy. Nie wiem, czy starsi państwo też to czują. No ale ja uważam, że to w ogóle nadzwyczajna rzecz Kościołu mi się przydarzyła. Chociaż jezuita jest. Nobody is perfect. Nie, ja myślę, że to, co pani mówi, to jest bardzo ciekawe i też o tym Franciszku. Ja się nad tym długo zastanawiałem i zastanawiam, bo to już w końcu jest 6 lat, jak jest papieżem. I no to jest w ogóle niesamowite. Znaczy to, że mówi, no kimże ja jestem, żeby sądzić, tak?
No, niektórzy mówią, no po to jesteś papieżem, żeby sądzić, tak? Przyzwyczajeni są do tego. Albo, że powiedział, że się pomyliłem, że miałem niewystarczające informacje. Więc to jest zupełnie inny styl rzeczywiście zarządzania Kościołem. To, że Kuria Rzymska ma tak wiele roboty, żeby tłumaczyć, co właściwie papież miał na myśli. I on nigdy jakby się nie wtrąca w te hermeneutyczne wysiłki kurii, to przypominam o tych rozmowach z Eugenio Scalfari i tak dalej. Ja myślę, że on wprowadza rzeczywiście jakiś, znaczy to już w tej chwili obrus oczywiście biblioteką, studiów, dlaczego tak jest i tak dalej, ale najtrafniejsze wydaje mi się to jest porównywanie go z Janem XXIII. To są bardzo podobne typy zachowań. Powiem Państwu dykteryjkę. Jan XXIII jest uważany za papieża, który otworzył Kościół na świat, ale w Rzymie opowiadano, że był bardzo konserwatywnym jednak i bardzo go niepokoiło to, że księża chodzą do kina. No i nie na pobożne filmy. No więc wprowadził nakaz, żeby chodzili w tych kapeluszach słynnych rzymskich, no bo wtedy wszyscy rozpoznają, że pójdą na niewłaściwe filmy. No więc od razu przestali wszyscy księża rzymscy chodzić w kapelusze. Drugi taki nakaz był, bo był słynnym łacinnikiem, bardzo lubił łacinę, że ma być łacina w seminariach. Rok później przestano uczyć po łacinie. No więc w Rzymie taka anegdota krążyła, że no miejmy nadzieję, że nic nie powie o celibacie. Jeszcze słówką odnośnie papieża Franciszka. Co on zrobił, jeśli chodzi o naukę Kościoła? Bo to różne zarzuty. Otóż papież Franciszek nie zakwestionował żadnej zasady głoszonej dotychczas w Kościele, ani oczywiście dogmatycznej, ani moralnej. Natomiast co zrobił? Papież Franciszek mówi tak. Nie wystarczy osądzać ludzi według ogólnych prawideł. Trzeba zejść niżej, aż do konkretnego człowieka, aż do konkretnego czynu i popatrzeć na to, prawda? Jak to? Bo każdy człowiek jest inny, każdy czyn jest inny. Nie wystarczy osądzać człowieka tylko według ogólnych zasad. I jeszcze jedno słówko, bo to całe te dyskusje dotyczące rozwiedzionych, a żyjących, prawda, może. Papież Franciszek zauważył, że ktoś może żyć w związku niesakramentalnym, ale w Bożej łasce. No i co zrobić? Prawda? Postawił pytanie, można go to można, prawda? Trzeba, jeszcze nie nauczyliśmy się rozwiązywać różnych, prawda, tych kwestii, ale tu jest, prawda, problem. I tu nie ma nic sprzecznego z dotychczasowym nauczaniem Kościoła. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Pani bardzo proszę. Od pół godzin. Bardzo proszę. Joanna Flek. Ja kończyłam i religioznawstwo, i pedagogikę, więc jest mi dosyć bliski taki temat. Jest mi bliski temat jakby edukacji też takiej wczesnej, bo wydaje mi się, że tutaj też troszkę kuleje Kościół. To, o czym była mowa, religie, lekcje religii, one nie zmieniły się od wielu, wielu lat. Wciąż uczymy dzieci tylko pustych regułek. Komunie w tym momencie nie mają nic wspólnego z sakramentem prawdziwym. Bardziej jest to jakieś, nie wiem, święto konsumpcjonizmu. I myślę, że od tego trzeba by zacząć. To myślę, że to mogłaby być taka trochę recepta od edukacji tych najmłodszych, od edukacji naszych dzieci. Czym tak naprawdę jest ta nasza religia? Od tych idei miłosierdzia, miłości do bliźniego. Bo tego brakuje, to by też była chyba recepta na tą nienawiść, która jest nie tylko w Kościele, ale w ogóle w społeczeństwie. I od lekcji religii.
religii takiej właśnie pod kątem religioznawczym, czyli od opowiedzenia też o tym, że są inne religie, są inne wyznania i że ci ludzie nie są w żaden sposób gorsi, ani mamy się ich bać, czy ich prześladować, o tym, na czym te religie polegają. I nie wiem, to mi się wydaje, że to jest dosyć ważne. Widzę, moje dzieci są teraz właśnie w szkole i widzę, że to, co się dzieje, przymus jakiegoś chodzenia do kościoła i takie suche regułki, bez pokazania piękna tak naprawdę naszej religii. Natomiast pytanie, które chciałabym zadać, jeszcze dotyczy innej kwestii, która też tutaj już gdzieś została poruszona, kwestii celibatu. Jest to kwestia, która mnie od wielu, wielu lat jakoś dręczy i zastanawiam się nad nią. W Piśmie Świętym, tak jak tu profesor mówił, były wzmianki o tym, że wręcz nawet powinni księża, biskupi mieć żony i rodziny, bo nawet w liście świętego Pawła do Tymoteusza była informacja właśnie, że dobrze, żeby mieli, gdyż wtedy będą dobrymi pasterzami i jak mogą tym domem Bożym gdzieś zarządzać, skoro nawet własnym swoim nie będą zarządzali dobrze, tak? Więc dla mnie jest to jakiś duży problem. Dlaczego chyba jako jedyna z tych największych religii nasza religia nie dopuszcza księży, kapłanów do tego, żeby mieli również swój dom, swoje rodziny? I też jest to dla mnie kwestia problematyczna, jak osoby, które nie mają tych rodzin, mają je, no powiedzmy sobie szczerze, gdzieś na boku, tak, ukrywają je. Jak oni mają uczyć nas o tym, jak mamy funkcjonować w małżeństwie, w związkach partnerskich, jako rodzice? To jest dla mnie dosyć trudny temat. I no, też pisałam pracę magisterską o tym i no też pewne kwestie historyczne, tak, tutaj były uwarunkowane były. No nie wydaje mi się, żeby to bogacenie się, tak, przechodzenie z syna na syna tych było jakby powodem, żeby ten celibat ustanowić. I chciałam zapytać panów, co panowie o tym myślicie, czy nie byłoby zdrowiej? Też film Claire, który był tu wspomniany, mówił też o tym problemie, tak? I też nie rozumiem tego, dlaczego odbieramy księżom katolickim tutaj możliwość takiej, znaczy może nie dajemy im wyboru, tak, że jedynie miłość do Boga. Czemu oni mają wybierać między miłością do Boga, a miłością do kobiety czy do dzieci? Dobrze, dziękuję bardzo. Dwie kwestie były. Proszę. Pierwsza to znaczy to wychowanie. Myślę, że to nie tylko kwestia wychowania dzieci, ale słabość w ogóle wychowania katolickiego, a także w seminariach duchownych. Nie uczy się, nie wychowuje się człowieka do myślenia, ale wychowuje się człowieka do posłuszeństwa. Teraz dzisiaj w Polsce tak niektórzy mówią, ci heretycy jezuici, ci heretycy dominikani. Ja myślę, że akurat w tych zakonach trochę wychowuje się do myślenia. I na tym rzecz polega. I to jest, no, to jest to, co przed nami stoi. Natomiast odnośnie tego celibatu, podobno ksiądz Tischner był tak w charakterze, mówił, szedł po obiedzie na siestę i mówił siostrom, proszę mnie absolutnie nie budzić do wszelkiego, chyba że nadejdzie wiadomość, że papież zniósł celibat. Ja myślę, że idziemy w tym kierunku i ja muszę powiedzieć, ja to jeszcze od obecnego Franciszka to oczekuję, że będzie się święcić żonatych ludzi na księży. Prawda, viri probati, prawda, którzy przeszli swoje, wychowali dzieci wielokrotnie, prawda, zdali egzamin z życia, że to się coraz bardziej upowszechni. Nie oczekuję natomiast natychmiastowego zniesienia celibatu, prawda. Jak to się będzie dalej wszystko rozwijać, to zobaczymy. W każdym razie ja oczekuję jakiejś decyzji papieskiej, że będzie się przygotowywać żona tych ludzi do, prawda, udzielenia im świętej. Jeszcze jest głos. Umówmy się, że mamy, ja widzę dwie podniesione ręce i to będą dwa ostatnie głosy, tak? Czyli najpierw pan, jeśli dobrze widzę, u góry i potem pani na koniec, tak? W
Więc odnośnie Krzysztof Czerwoń, 60+. Także jeżeli chodzi o majątek, który Kościół odziedziczył, to podzielam głos profesora Ogirka, że Kościół również dużo dobrego zrobił przy pomocy tego odzyskanego majątku. Na przykład szkolnictwo, na przykład pomoc bezdomnym. Proszę przejść na Kazimierz i zobaczyć kolejki, które ludzi, którzy stoją w okolicy kuchni Alberta, świętego Alberta. Dużo, dużo dobrego. Natomiast od ojca Wiśniewskiego podobało mi się to stwierdzenie, żeby zacząć od siebie. To znaczy nie szukać winy u innego człowieka, tylko spróbować samego siebie poprawić, zmienić. To znaczy uśmiechnąć się, brakuje mi w Polakach radości życia po prostu. Byłem też parę razy za granicą. Tego, że się nie lubimy, żebyśmy się polubili. To znaczy, żebyśmy poszli z kolegami zagrać w piłkę konkretnie. Poszli z nimi na piwo, obejrzeć mecz. Na narty może. Przeczytali dobrą książkę, zaprenumerowali tygodnik powszechny. Także polubmy się. Lokowanie produktu to się nazywa. Ale tygodnik powszechny jest naszym przyjacielem naszych spotkań, więc dopuszczamy taką reklamę, więc jak najbardziej. To może od razu panią poprosimy o głos i poprosimy panów prelegentów o podsumowanie. Przez cały ten wieczór ściera się idealizm z realizmem. To jest duży problem, ponieważ no, chyba tak się dzielimy na realistów i idealistów. Minister środowiska chyba, nie pamiętam w którym rządzie, Marek Nowicki, pewnie wielu z państwa pamięta tego ministra, w pewnym wywiadzie powiedział, że ludzie dzielą się na dobrych i na złych, a systemy promują raz jednych, raz drugich. Problem, do którego grona się zaliczamy. A chciałam ojca zapytać o to pierwsze zdanie, które tutaj ojciec wygłosił na temat Biedronia i Nowackiej, mówiąc, że się ksiądz, że się ojciec ich boi. Z tego, co do tej pory oboje pokazali, to są dobrzy ludzie, prawda? Czy można im zarzucić, że to są zwykli ludzie? Dobrze. W związku z powyższym, czego się ojciec boi? Bo ja myślę, że to, co profesor zrobił, to zaliczył ojca oraz Biedronia i Nowacką do grona dobrych ludzi. I myślę, że to jest najważniejsze, właśnie dobrzy ludzie. Bo jeżeli my, ja kiedyś, no, robiąc pewien wywiad, zapytałam jednego z przeorów, jednego z krakowskich klasztorów, czy Polacy to naród wierzący? Na co przeora rzuciło wręcz w fotelu i powiedział: Polacy, naród wierzący, to najmniej wierzący naród na świecie. Polacy traktują wiarę jak swoistego rodzaju biuro ubezpieczeniowe. W związku z powyższym trochę trudno by było ten idealizm, który kieruje ojcem, zaspokoić. Tutaj niestety no, rzecz się sprowadza do zupełnie chyba innych zadań. Bo ci dobrzy ludzie, no to jak oni tak stworzą ten... Po coś tutaj przyszliśmy wszyscy, prawda? Spotkać się z dobrymi ludźmi. Bo już pomijając, że z Kościoła, jeden poza Kościołem, ale z dobrymi ludźmi. To niech mi ksiądz powie, niech mi ojciec powie, czego się ojciec boi w przypadku Biedronia i Nowackiej. A jeszcze chciałam opowiedzieć anegdotę związaną z księdzem Tischnerem. Kiedyś stojąc na wspólnie do zdjęcia, ksiądz Tischner objął mnie tak ramieniem. A z tyłu stojący profesor również do tego samego zdjęcia powiedział: no, księże profesorze, to jest nieładnie. Na to ksiądz profesor tak odwrócił się i mówi: pan Bóg jak widzi, że wam na to wybaczy. Pan Bóg jak widzi, że ładna, to wybaczy.
Bardzo proszę teraz, jeśli można, ojca Ludwika poprosić o odpowiedź na pytanie, dlaczego się ojciec boi Biedronia? Ja nie kwestionuję, że to są dobrzy ludzie. Ja mogę nie mieć racji. Ja się boję tego, co oni głoszą. I może nie tylko, co głoszą, że jest, tylko ja przyjąłem ich głos, nie jako głos, ale krzyk, który no właśnie, to Obirek z tym polemizował, który jednak wzywa do jakiejś wojny, do następnej wojenki, zamiast popatrzeć na to spokojnie i próbować to spokojnie, prawda, rozwiązywać. Mogę nie mieć racji, oczywiście. A jak by ojciec podsumował to, tę dzisiejszą rozmowę, bo zbliżamy się... A jeszcze... Tak, okej. Okay. No, zapomniałem. Czy pan mówił nam o tym, że Polacy są zbliżeni? Wydaje się, że to, co... Być może jeszcze inne wątki były, ale to, co do mnie doszło, to zacznijmy od siebie. Że to ja próbowałem to tak... Otóż, ci goni państwo, jestem już prawie 60 lat księdza. I zawsze, kiedy zdarzały się jakieś problemy, to słyszałem od swoich współbraciów: dobrze, zacznijmy od siebie, a ponadto się módlmy. I otóż dla mnie to było zawsze, prawda, odsyłanie, uciekanie od problemów. Dobrze, zaczynajmy. Ja się cieszę, że ty, człowieku, zacząłeś od siebie. Ale powinniśmy coś zrobić z tym problemem. Dobrze, módlmy się, ale oto jest problem do załatwienia, który trzeba jakoś, prawda, rozwiązać. A więcej nie zrozumiałem z tamtej. To pan profesor pierwszy podsumowuje. Bardzo proszę, syntetycznie. Kilka minut nawet, będę łaskawy, może być kilka minut. Proszę państwa, ja się bardzo cieszę z tego dzisiejszego spotkania. Jak przed wejściem tutaj na scenę, przepraszam, że to zdradzę, ale ojciec Ludwik powiedział, że się boi tego spotkania. A ja powiedziałem, a ja się nie boję. I kończę to spotkanie też tym, że bez lęku, to znaczy to jest dobre spotkanie po prostu. Ja się nie dziwię, że to jest, zdaje się, salon krakowski się zrobił. Żałuję, że tylko pierwszy raz w tym salonie uczestniczę. Ale nie ostatni. Ale może nie ostatni. To bardzo dobrze, że takie salony są. Ja się cieszę z takich rozmów, z takich spotkań. I podejmując tutaj jeden z głosów i postulatów na temat okrągłego stołu, który ojciec Ludwik rozwinął na wiele stołów, może właśnie Europejskie Centrum Solidarności, czy jego filie oby w całej Polsce, wrócić do tego źródłowego, dla mojego pokolenia to jest źródłowe doświadczenie okrągłego stołu. Ja myślę, że przydarzyło nam się coś dobrego i warto do tego wrócić, po prostu, to było bardzo dobre. Większość z moich współbraci ówczesnych nie wierzyło, że komunizm się skończy, ja wierzyłem. Większość moich współbraci nie wierzyło, już nie współbraci, potem to byli różni przyjaciele, nie wierzyli, że Polacy zagłosują za wejściem do Unii. Ja wierzyłem, że tak. I to, że się pogodzimy, to też się uda. Także ten wieczór mnie tylko utwierdza w moim niepoprawnym optymizmie. Także dziękuję państwu. A może zamiast jednego lub dwóch gadaczy za miesiąc, tam za jakiś czas, zróbcie tutaj okrągły stół. Zaproście, nie wiem, 15 różnych członków z różnych środowisk. Spróbujcie. Znaczy odnośnie tego spotkania, więc najlepsze były jednak pytania. Ja bardzo często, jak występuję gdzieś, to mam takie wrażenie, że mówiłem, ale nic nie powiedziałem. Dziękuję.
Proszę Państwa, bardzo serdecznie dziękuję za obecność, za gorącą atmosferę. To już jest nasza 20. sztuka myślenia dzisiaj, więc no, jak zaczynaliśmy te spotkania, to marzyłem o tym, żebyśmy dotrwali do końca pierwszego sezonu, a to się rozwija. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować, przynajmniej jeszcze 20 przed nami będzie, ale na pewno przed nami najbliższe spotkanie, ono jest 8 marca. Na prośbę środowisk feministycznych nie będzie to spotkanie poświęcone kwestiom kobiet i kobiecości, dlatego że tego dnia jest nawarstwienie różnych eventów i w związku z tym takie spotkanie będzie się w jakimś późniejszym terminie. Natomiast 8 marca podejmiemy temat hejtu i nazwaliśmy to spotkanie wraz z Bartoszem Szydłowskim hejtu naszego powszedniego, tak przewrotnie i prowokacyjnie. Liczę na Państwa obecność. Będziemy mieli naprawdę bardzo ciekawych gości. Jednym z gości będzie zawsze mężczyzny, ale może jakoś tak mi to w głowie utkwiło, najpierw do niego zadzwoniłem. Tomasz Stawiszyński, filozof z Tok FM, gwiazda Tok FM-u, wielki popularyzator filozofii, ale też znakomity komentator tych wydarzeń związanych choćby z morderstwem, zamachem w Gdańsku. Człowiek, który doskonale też komentuje polską rzeczywistość. Jego współrozmówczynią będzie pani Edyta Biernacka, która jest psychoanalitykiem. Bo bardzo zależy mi na tym, żebyśmy o tym problemie rozmawiali w sposób pogłębiony. Więc będzie z jednej strony filozof, z drugiej strony będzie psychoanalityk. Pani Edyta Biernacka jest jedną z założycielek Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej, osobą o ogromnym doświadczeniu terapeutycznym i też bardzo dużej wiedzy teoretycznej na temat mechanizmów, między innymi nienawiści. W związku z tym myślę, że będzie to bardzo, bardzo ważne spotkanie i bardzo już dzisiaj na nie Państwa zapraszam. Dziękuję jeszcze raz naszym prelegentom. Profesor Stanisław Ogirek, ojciec Ludwik Wisiewski. Proszę, brawa. Dziękuję Państwu, również gorąco brawa. Ja się nazywam Piotr Augustyniak, a Bartosz Szydłowski jest chory. Mam nadzieję, że za miesiąc będzie. Dziękuję Państwu i zapraszam w kuluary, bo jeszcze jest okazja do rozmów w kuluarach. Nie spieszcie się Państwo do domu. Dziękuję.